mamy na działkę. Nie ma. Nie ma. Aha, tak. Film. No czekamy na Jarosława, ale może to jest dłużej, to wtedy będziemy za mogło. Bo on sam tutaj jako pierwszy chce wyjść, bo ma tutaj jakąś uroczystość w domu i dlatego, aby mówić tak mądrze, że szkoda mi. A gdzie on poszedł? No, nie wiem. Nie wiem, poszedł. Może do samochodu. A, do samochodu? Tak. Bo tutaj jest dużo krzywy. A jak pani przyjechała? Pociągiem. Nie, tego nie ruszaj. To nie będzie krzywo. To się nie może gdzieś tam dalej troszkę. Krosna to Rzeszowa. No nie, no to autobus. Teraz tam. Kochani, kochani, zamieniamy się, ja otwieram. Witam wszystkich na drugim posiedzeniu Nadzwyczajnej Rady Senatu Królestwa Polskiego Lechii w Gdańsku-Oliwie, 10 czerwca roku pańskiego 2022. Witamy tutaj wszystkich obecnych. Po mojej lewej ręce żona, która operuje kamerą, Iwona Maria Leszczyńska. Drodzy Państwo, miejmy nadzieję, że powoli wchodzi w ten niby królowej. Pani Elżbieta Grabarek-Bartosiewicz, dobrze? Bartoszewicz, przepraszam, jeszcze będę się mylił. Marszałek Gdańska, Sejmiku Ogrodowego Gdańska, jednocześnie senator, tutaj ma status senatora. Jaśnie Wielmożny Stefan Grabski, wojewoda tutaj Pomorza Gdańskiego, witamy, też status senatora ma. Tutaj, drodzy Państwo, Nabil Al-Malazi, tutaj szef Rady Pokoju i możemy nawet powiedzieć, że jako no, Polak taki syryjski Polak, czy polski Syryjczyk i ma status senatora. Witamy gościa, obserwatora tutaj, bo nie znamy pani Kamili. Beata Bogacka, no to w randze obserwatora tutaj, w randze obserwatora, która tutaj będzie miała ten status. Pan Marian Redes, wojewoda Pomorza Szczecińskiego i też senator. Czyli witamy w gronie senatorskim. Chwilowo nieobecny jest marszałek, senator, marszałek sejmowalnego, prezydenta Jasiej Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego Lechii. Także wprowadziliśmy was jakby rangą tutaj tego zgromadzenia nadzwyczajnego, zgromadzenia senatu, który jest organem doradczym i władczym, w sytuacji, kiedy Sejm Walny z różnych powodów nie może obradować. Sejm Walny, czy Izbowy, czyli Król, Senat, Izba Poselska, Rycerska. Wiem, że Pani chce coś powiedzieć, za chwilę Pani damy głos, ale Pani pozwoli, na pewno będzie Pani miała głos i będziemy mówić o Pani przodkach też. No ale tutaj musimy też jakby powiedzieć, że znalazła się Pani w otoczeniu osób, które no, drugą RP traktują, myśmy na początku mówili, jako macochę. To znaczy, my uważamy, że naszą matką jest ojczyzna nazywana często Najjaśniejsza Rzeczpospolita, czy Najjaśniejsza w znaczeniu królewska, tak? Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego, czyli naszą matką jest ojczyzna królewska. Pamiętamy nasze początki, nie będziemy wchodzić w czasy lechickie. Wchodzi marszałek, witamy marszałka Jaśnie Wielmożnego Jarosława Kieźnikowicza. Zaczęliśmy bez pana, niech pan się nie gniewa. I drodzy Państwo, i to jest jako nasza matka. Natomiast druga RP, PLL, trzecia RP, to są takie wynalazki, to są z punktu widzenia nas tutaj, tego gremium, a szczególnie nas, jako Domu Leszczyńskich, takie macochy. Czyli macocha to jest druga RP, PLL i trzecia RP, to są, oni walczą też o ojczyznę, nie można im tego odebrać, ale walczą w takim nimbie troszkę innym, nie nawiązującym bezpośrednio do Królestwa Polskiego, a my wręcz przeciwnie. Wszystko, co robimy, uważamy, że nawiązujemy do Królestwa Polskiego Lechii. I teraz, żeby kilka słów, bo jest Pani obecna tutaj i to ja odczytuję jako znak czasu i resztę proszę, żeby się nie obrażała o to, że poświęcam trochę Pani miejsca, znaczy Pani czasu, ale uważam, że Pani, która przyjechała z Krosna i ma nam Pani trochę do powiedzenia i może nas Pani ubogacić, bo my mniej więcej możemy się różnić w takich niuansach, ale mamy wypracowany jakby tutaj sposób działania i chcemy też dzisiaj może nominować, ja zaproponowałem Pani Elżbiecie, tutaj, żeby startowała w wyborach do Senatu. W ogóle musi podjąć decyzję, czy w ogóle startujemy do Senatu. Panu Stefanowi zaproponuję w tym momencie, panu Jarosławowi Kieźnikowiczowi zaproponuję w tym momencie, jeszcze wiem, i panu Marianowi też, i panu Nabilowi do Senatu, który wstępnie, a właśnie nie wstępnie, tylko przyjął w Krakowie, zaraz określimy te okręgi. Ale jeżeli pozwolicie, uważam, że to jest opatrzność, bo naprawdę jakby nie zapraszaliśmy panią, a pani tu przyjechała, czyli ma pani nam coś do powiedzenia.
Padły tutaj w takich kuluarowych dyskusjach, drodzy Państwo, jakby opinie o drugiej RP i o kulcie Piłsudskiego, o fałszywym kulcie, bo Piłsudski to jest fałszywy kult, to jest z naszego punktu widzenia człowiek, no, który wymaga jeszcze dobrych opracowań i na pewno Piłsudczyzna nie jest dobrze rozpracowana i te rządy, na pewno one mogą być oceniane pod kątem efektów. Skończyło się to efektem wielkiej ucieczki we wrześniu 1939 roku generalicji wojskowej, prezydenta, naczelnego wodza, czyli Rydza Śmigłego, i skończyło się ludobójstwem 8 milionów Polaków. To są fakty, tak? A Jezus mówił, po owocach ich poznajemy, czyli fakty są nieubłagane, że era Piłsudskiego to jest ludobójstwo 8 milionów Polaków. I ktoś by powiedział w tym momencie, zaraz, zaraz, ale Piłsudski umarł w 1935 roku i nie można rozciągać Piłsudczyzny do 1939. Mało tego, nie można rozciągać do dzisiaj. Wiemy, że jest neopiłsudczykowska era w tej chwili, byśmy mówili o pokoleniach, czyli PiS jako neopiłsudczycy próbują nawiązywać wprost do tej tragicznej z naszego punktu widzenia królewskiego karty, ponieważ to za to pokolenie Piłsudczyków zapłaciliśmy 8 milionami ofiar. I teraz tutaj pokazuję kartę, to jest ostatnią, 113, ludzie na odstrzał, operacja polska NKWD, będziemy jeszcze na końcu ci mówić o ludziach szlachetnych, pomyślcie, kogo nominować do tytułu szlachetnego i do orderu Wacława Kietka. My proponujemy 3 osoby. W 1937-1938 roku w Rosji traktowano Polaków jak zwierzynę łowną, operacja polska NKWD, ludzie na odstrzał. To jest takie memento, tak? Ludzie na odstrzał, czyli nie gehenna Polaków zaczęła się w 1939, tylko ona się zaczęła w 1937 z tego rozkazu 485, prawda? Wykonawca był Jeżow, więc Stalin i Jeżow to są wykonawcy. Traktowanie Polaków w tej części rosyjskiej po prostu jak zwierzęta do odstrzału, operacja polska NKWD odstrzału. Ale na kolejny artykuł jest poświęcony czasom Piłsudskim, obrona imienia. I przeczytam tylko fragment z tego. Po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 roku od codziennością II RP stają się przejawy państwowego kultu naczelnika na początku 1938 roku. Wileńscy piewcy jego legendy dokonują samosądu na rzekomych świętokradcach, którzy następnie stają przed sądem za znieważenie narodu polskiego, za znieważenie czci marszałka, a parlament uchwala groteskową uchwałę. Czyli już są poglądy, że ustawowo cześć Piłsudskiego była chroniona, czyli pokolenie, bo Państwa nie było, my dzielimy jakby też biblijnie czasy na pokolenia, czyli pokolenie Piłsudczyków, to nie jest tylko do śmierci Piłsudskiego i była jakaś odwilż, tak jak możemy mówić częściowo o śmierci Stalina czy innych przywódców, no niestety tu nie było żadnej odwilży, wręcz przeciwnie. Piłsudczycy, czyli już ludzie, którzy fanatycznie byli związani z ideą Piłsudskiego, co wiąże się potem właśnie z przegraną II wojną światową, zapewnili sobie ustawowy nib świętości wręcz imienia, prawda, plus to, że Piłsudski trafił do Nowelu, czyli taki pseudobohater i ten nib obrona imienia. Nie będziemy więcej czytać, tylko mówimy, że to były tragiczne karty, bo to był kult jednostki do kwadratu, tak? To tak a propos czego, co będzie Pani mówiła ewentualnie. I oczywiście to, co Pani powie, sama Pani zobaczy, że poddamy pod pewną weryfikację tutaj królewską i weryfikację Senatu. Bo dzisiaj jest nas tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób. Można powiedzieć, zawsze to mówię, 8 wspaniałych i mieścimy się w tym gronie 12 jakby sprawiedliwych apostołów, którzy nie są liczni, są garstką, ale mogą o czymś decydować. Z tego 7 ma tutaj głos. Czy 6, tak, no bo my nie będziemy tutaj jakby w swoich sprawach tutaj głosować, ale poddamy pod osąd też jakby Pani widzenie okresu II RP i Pani widzenie jakby jakichś propozycji politycznych czy czegokolwiek, prawda? Czy poddamy to pod weryfikację tego, nazwijmy to, narzędzia królewskiego, jakim jest Nadzwyczajna Rada Senatu. Ja tylko przypomnę, że Nadzwyczajna Rada Senatu to jest senat okrojony, to jest senat, który składa się z ludzi jakby nominowanych przez króla, bo na początku on się wywodzi z Rady Królewskiej i tam wszyscy są nominowani przez króla, ale z biegiem czasu pojawiali się urzędnicy, którzy nie tylko byli z nominacji królewskiej, ale na przykład w nominacji, co byli kapłani, tak, to byli biskupi, no i urzędnicy ziemscy i tak dalej. Dzisiaj widzimy to w ten sposób, że Senat Królewski powinien liczyć dalej 100 osób, z tego 40 osób powinno być wybierane przez Sejmy Wojewódzkie, 26 przez króla, mieścimy się w tej puli, 13 przez prezydenta, pewnie prezydent wcześniej czy później przygotuje taką listę, przez wiceprezydenta,
kolejnych 13, czyli po prostu pan Marian na przykład wytypuje też, drodzy Państwo. I to jest nasza wizja Senatu. Natomiast Senat jest częścią monarchii, bo król i Senat to jest część monarchiczna, a Izba Dolna, zwana Izbą Poselską, dzisiaj, która zwana jest Sejmem, bez sensu, bo to była zawsze Izba Poselska, ale to nie zmienia faktu, jest jakby przedstawicielstwem oddolnym. I nasza monarchia, przynajmniej od czasów Łokietka, to była monarchią mixtą, to znaczy to była demokracja królewska lub królestwo demokratyczne. To znaczy była część królewska, czyli król i senat, i były też sejmiki ziemskie oddolne, które spotykały się na sejmie walnym. Dlatego mówi się, i demokracja szlachecka była, czyli była to monarchia mixta lub demokracja mixta. I nie widzimy przeszkód, żeby dzisiaj bez wielkich halo montować ten system poprzez dołożenie z urzędu króla i zostawienie prezydenta urzędu i nawet powołanie wiceprezydenta, bo te urzędy są póki co potrzebne, póki nie zjednoczymy prezydenta i premiera w urząd kanclerza. Tak? To też nie wymagało będzie, ale to z biegiem czasu. Więc ten system jest ze sobą jakby kompatybilny, z tym, że Senat nie powinien funkcjonować na tej zasadzie, co funkcjonuje obecnie, że on w tej chwili jakby poleruje te ustawy, które Izba oddolna, partyjna niestety, które jesteśmy wrogami partyjności, to powiaty powinny dawać przedstawicieli, a nie partie. Partie są takie, jakbyśmy tu mówili w pierwszej części, powołując się na artykuł, że to są pozorowane grupy, takie byśmy powiedzieli, grupy pozorowane, czy bandy pozorowane, które przebierają się w jakiś byt polityczny, ale tak naprawdę są to twory stworzone przez obcych nam po prostu, kulturowo, najczęściej nie reprezentujących w ogóle interesu polskiego. Ale póki co, żeby to zmieniać i to metodą właśnie takiej konwergencji, zakładamy, że skoro już te partie chcą rządzić, to my mówimy, dobrze, to weźcie sobie, przejmijcie te, znaczy, bo nie tak łatwo was pokonać od razu, to rządźcie w Senacie, rządźcie w Sejmie i tam ustalajcie, ale dajcie uprawnienia Senatowi takie, żeby co najmniej, są dwie opcje, 75% większością odrzucać te poprawki lub żeby nasze poprawki trafiały na stół prezydenta, tak? Prezydent przyjmował lub odrzucał i jeszcze trafiały na urząd króla. Czyli mamy wtedy na pewno sito, który też te poprawki senackie, niektóre dorzuci lub odejmie prezydenta. Wtedy mamy idealne prawo prawdopodobnie, tak? Bo chodzi o to, żeby prawo było idealne, a nie takie braki, jak w tej chwili robią. Tak? Że oni chcą nas załatwić, są jest Prawo i Sprawiedliwość. Wiedzą, że Polacy są ludźmi prawo, znaczy stosują się do prawa, chcą nas załatwić prawem, tak? Że tak prawo mówi, na przykład odnośnie teraz zarekwirowania samochodów i tak dalej, za szybką jazdę, czy za alkohol, czy za coś, prawda? Oni wprowadzają takie drakońskie prawa i gradują, tak? Była ta ustawa o przymusowych szczepieniach i tak dalej, ale to nie było robione w rycie królewskim wszystko. I tutaj jakby nasza propozycja do tego się sprowadza. Też powie, no dobrze, a w praktyce? No w praktyce uważamy, może się mylimy, chcielibyśmy, żebyście się wypowiedzieli, pani damy pierwszy głos, że my chcemy podjąć rękawice i chcemy startować do wyborów do Senatu i przestrzegamy wszystkich, którzy będą chcieli startować do Senatu, a nie są monarchistami. Że to jest domena monarchii, jeżeli ktoś jest bolszewik, ktoś jest sodomita czy coś takiego, prawda, to niech on sobie startuje tam z tych jedynek, dwójek i tak dalej i tam odpuszczamy, a my mówimy nie to, że uzurpujemy sobie prawo, tylko mówimy zostawcie Senat Królestwu, tak? Bo to zawsze tak było. I po prostu oddajcie Senat Królestwu. I wtedy król, czyli Leszczyński, ma reprezentację w postaci Senatu. Ja nie uzurpuję sobie, że całą, ja 26 osób. Sejmy niech delegują swojego grona po 3 sejmy wojewódzkie, sejmiki wojewódzkie, to jest 48. Marszałek Kierzlikowicz typuje 13. Pan redes, wiceprezydent kolejnych 13 i mamy z prawdziwego zdarzenia Senat. Ale w szczególnych sytuacjach, jak dzisiaj, musimy obradować formułę nadzwyczajnej Rady Senatu. Co to oznacza? Że to jest Senat złożony z przedstawicieli królewskich, czyli tych 26, żebyście mnie dobrze rozumieli. Dopuszczamy na obrady obserwatorów, ekspertów i tak dalej. Więc dzisiaj obradujemy w tej formule nadzwyczajnej, bo nie jesteśmy w stanie zwołać Sejmu walnego i nie jesteśmy w stanie zwołać Sejmu tego jeszcze, byśmy powiedzieli, gdzie doły zrozumieją, że muszą nas tutaj wesprzeć, tak? Czy no mówimy o sejmach wojewódzkich, tak? Nie ma tej świadomości. I dopóki tej świadomości nie rozbudujemy i nie zdobędziemy przyczółka w Senacie tym trzeciej RP, bo wy jesteście z nominacji senatorami, oprócz pani. Czyli jesteście senatorami, oprócz mojej żony. Wszyscy z nominacji królewskiej. W królewskim Senacie już jesteście. I to jest prosta sprawa.
Ale w Senacie III RP trzeba startować w ich okręgach wyborczych, trzeba podjąć tą rękawicę, tę ordynację wyborczą, ona jest jednomandatowa na szczęście i trzeba powalczyć, tak? Czyli jako senatorowie królewscy chcecie mieć też, żeby być efektywni, mandat senatora III RP, ewentualnie, tak? I teraz kończąc tę naszą projekcję jakby walki politycznej i wizję polityczną, chcielibyśmy omówić wiele tematów, myśmy doczytali w pierwszej części, ale mieliście wicie, możecie zapoznać, ale może nas Pani tutaj czymś zainspiruje, coś, jakąś nowinkę poda, czy jakiś temat. I bardzo prosimy Pani Kamilo, żeby Pani jako pierwsza, nie musi Pani, może Pani na końcu podjąć, ja tylko proponuję Pani, żeby Pani jako pierwsza zabrała głos, jako obserwator. Coś nas tutaj na przykład dorzuciło, coś do porządku obrad, czy coś, czymś nas zainspirowała, tak? Bo my mamy porządek obrad ustalony, ale może Pani jest kobietą, Pani tu przybyła z daleka, no byłoby bardzo dużym nietaktem, żebyśmy Pani nie oddali jako pierwszej głosu. Już troszeczkę ochłonęłam. Proszę bardzo. Aczkolwiek pierwsze wrażenie sparaliżowało mnie kompletnie, ponieważ przyjechałam przygotowana słyszeć, zabrać ze sobą. Sama Pani widzi, jak to działa tutaj. Niesamowity potencjał tego przekazu. Tak to działa i to wrażenie, jakim już jestem tego pierwszego tutaj też przekazu takiego, który absolutnie pozycjonuje sprawę Polski, sprawę naszej ojczyzny. No cóż, Podkarpacie jeszcze ciągle takie bardzo ciekawe, pewnie miejsce geograficznie pięknie położone, ale miejsce, w którym się za bardzo, mimo to już wróciłam do rodzinnego miasta, nie potrafię odnaleźć. Z uwagi na to, że pewnie społeczeństwo w dużej mierze jest przygotowane i nastawione na posłuchanie, na dorady, porady, informacje i dzielenie się tym w kwestii dyskusji w obrębie domu, ogródka itd. Zmęczona, zniewolona troszeczkę tą atmosferą, postanowiłam wyjść poza mój rodzinny obszar. Zresztą czuję się bardzo zobowiązana. Jestem nośnikiem rodzinnej schedy. Mój ojciec, dr Kamil Bogacki. To przede wszystkim ojciec polskiej też niepodległości. Wśród innych zajął na pewno swoje bardzo mocno zaznaczone miejsce. I niosąc tą rodzinną schedę dzisiaj, czuję się również absolutnie zobowiązana do kontynuacji tego działania. To właściwie kilka słów może też o moim ojcu, o człowieku bardzo starannie wykształconym w Ameryce, obywatelu Polski i Ameryki. Człowieku, który stanął w 1912 roku na czele Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce. Ale powie Pani imię, godność na tym? Tak, powiedziałam przed chwilą. Doktor Kamil Jan Bogacki. Dobrze, dziękuję. Tak. Nie zaszkodzi jeszcze raz. Zresztą... Rocznik urodzenia, bo to jest ważne, żeby sobie ludzie proszę znaleźli. 1864. Dobrze, i proszę teraz mówić. Żebyśmy wiedzieli, o kogo ja chodzi. Jestem bardzo ostatnie dziecko. Popatrzyłam teraz na Pani twarz, na Pani oczy i to jestem takie ostatnie ukochane jeszcze dzieciątko mojego taty po powrocie do Polski. Ale wracając do mojego ojca. Doktor nauk medycznych i filozofii, genetyk. To prestiżowe amerykańskie uczelnie. To bardzo bliska relacja z Thomas Woodrow Wilson, wcześniejszym rektorem uczelni w Cleveland, późniejszym prezydentem Ameryki. To również bardzo osobista relacja, gdzie z tej relacji, za wejściem do gabinetu prezydenta została przyjęta teoria wolnej ojczyzny, wolnej Polski, niepodległej Polski. Opisałam to bardzo dokładnie. Dwa lata temu wydałam książkę Katarzys Piątej Komory Serca. Sprawa polska pisała do mojego ojca, doktora Kamila Jana Bogackiego. Książka jest bardzo dobrze udokumentowana, genealogicznie rozpisana. Bardzo dużo też takiej informacji historycznej, ale też i informacji o człowieku, który nade wszystko ukochał drugiego człowieka,
wielkiego polskiego patrioty, to wszystko, co mogłam zrobić i pozostawić jako pomnik dla mojego ojca, ale też i kiedyś jako małe dziecko chciałam wybudować mojemu ojcu szpital. Bo ciągle mi go było bardzo mało i z moją nianią miałyśmy pielęgnować dzieci chorych. I mam takie wrażenie, że po części udało mi się dzisiaj to zrobić, niosąc jego pamięć. Bo jego pamięć to misja, którą na pewno nie dorastam do tej wielkiej rangi, jaką pozostawił mój ojciec. Niemniej jednak tymi krokami podążam. W 2008 roku stworzyłam w Krośnie na Podkarpaciu stowarzyszenie, które nazywa się Czyn Dobry Mimo Wszystko. Zajmujemy się głównie dziećmi niepełnosprawnymi, nieuleczalnie chorymi, ale też i w statucie bardzo mocno naznaczone są sprawy patriotyczne. I tą drogą podążając, jestem mocno obecna w aktualnej sytuacji naszej ojczyzny. I tak jak już wspomniałam raz jeszcze i powielam to, zmęczona, absolutnie zmęczona informacją, radami, spotkaniami, z których tak naprawdę wynika tylko chwila, może jakiejś głębszej świadomości, skutkująca w mniejszym, dłuższym okresie czasu. No właśnie. I mając właśnie w konkluzji takie przemyślenia, kiedy słyszymy o wielkich zamiarach, kiedy słyszymy o wspaniałych koncepcjach, ale tak naprawdę nic się z tym wszystkim nie dzieje. Niedawno spotkałam się również z Nabilem i przedstawiłam mu taką swoją myśl, bo to trudno mówić o koncepcji, jestem pewnie jeszcze absolutnie za mało zorganizowana w społeczności, która nie za bardzo nadąża za tą aktywnością w Polsce. Mówi się generalnie, że tam soki zapraszają, pięknie się zatrzymują, trochę śpiewają i na tym się wszystko kończy. I taką koncepcją moja chata z kraja, życie powoli w moim rodzinnym mieście i może troszeczkę dalej na Podkarpaciu się toczy. A tu potrzeba ciągle czegoś, co zacznie być takim aktywnym działaniem, taką dynamiką też tych wszystkich i przemyśleń, i konkluzji, ale przede wszystkim świadomości, bo czas ucieka. Więc koniec z takimi spotkaniami. I przywiozłam taką koncepcję stworzenia rady regencyjnej, która by w tym przedmiocie, w społeczeństwie miała służyć jako taki organ pomocny, absolutnie dyspozycyjny przy koniecznych, absolutnie koniecznych przemianach w naszej ojczyźnie. Możemy tutaj przerwać? No, potem oddamy Pani głos, właśnie czekaliśmy na ten moment, można powiedzieć. Może tak. Koncepcja Rady Regencyjnej to jest koncepcja z 1916 roku, akt 5 listopada. Ponieważ w naszej tradycji raczej nie było mowy o Radzie Regencyjnej w historii, bo tu musimy, może jeszcze wracając do Pani ojca. Pani ojciec urodził się w Korczynie. Korczyna to jest taka Krośnie, miejscowość. Krośnie, jest pomyłka, tak? Wikipedia. Aha. Tak. On się urodził w Krośnie, tak? Czyli nie ma nic wspólnego z Korczyną. Korczyna ma wspólne, bo to jest rodzinna tradycja. Dziadek tworzył szkolnictwo. Korczynie był sybirakiem. Aha, i też przypisano Korczynę mojemu ojcu. Mhm. Ale ja powiem tylko o Korczynie, że to jest wieś. No, o Krośnie też możemy dużo mówić, bo tam były też śluby, tak, ale Korczyna, wieś w Polsce położona w granicy podkarpackiej, w powiecie krośnieńskim, w gminie Korczyna, leży 5 km od Krosna. Ale co jest ważne, Korczyna uzyskała lokację miejską w 1516 roku, ale nie została ona zrealizowana. Podobna lokacja w 1785 roku, ale co jest tu ważne? Pierwsze wzmianki o miejscowości znajdują się w dokumentach lokacyjnych Władysława Ogieły. W XIV wieku, 1392, wieś została założona na podstawie prawa magdeburskiego, mówiliśmy, Buchoniemcy z wyniku saskiej akcji kolonizacyjnej, ale idźmy dalej. Tutaj jest taki moment, że w dokumentach roku 1397 Korczyna wskutek królewskiego nadania przynależała do Klemensa z Moskorzewa. To była prywatna miejscowość Klemensa z Moskorzewa, a my mamy rodowód z Moskorzewa, ponieważ nasza prawawka pochodziła z Moskorzewa, można na naszej genealogii na stronie www.królpolski.org znaleźć, że Myszkowska, nomen Arianna, ona pochodziła z Moskorzewa.
Myszkowska. I to jest taki związek, żebyśmy widzieli, że królewsko my się tutaj wszyscy zaczynamy łączyć, może z te myśli i ojciec też na pewno podprogowo myślał monarchicznie. Bo cieszy nas z jednej strony ta pani propozycja Rady Regencyjnej, czy to znaczy, że pani jest jakby monarchistką, tak? No właśnie. To nas cieszy, dojdziemy do tego, będzie pani o tym mówić, tylko że o tyle się pani spóźniła, że myśmy tę propozycję złożyli na Sejmie w Niepołomicach w 2015 roku. I wtedy ta Rada Regencyjna jakby się nie chciała pojawić, nie było łaski, nie było woli, nie było w ogóle chęci tego powołania, ale ta propozycja padła wtedy i to z naszych ust. Więc to upadło i stanęło na tym, że powołała się potem do życia Sejm Konstytucyjny, po czym okazało, może to było profetyczne, to paradoksalnie myśmy chcieli to, ale to się nie przyjęło. I kolej rzeczy była taka, że w marcu spotkaliśmy się na Zamku Leszczyńskim w Rydzynie, tam powstało Skrzeszenie Królestwa Polskiego i dążenie do elekcji króla, czyli nie zrobienie tego błędu, co w 16 roku, że powołano Radę Regencyjną, która przekazała władzę Piłsudskiemu, tak, ta trzyosobowa, czyli mówimy tutaj o Kakowski, Ostrowski, Lubomirski, tak. I ta Rada Regencyjna, można powiedzieć, że zdradziła nas, no oczywiście ona była nominowana przez Niemców, ale ona nas, oczywiście zrobiła 7 października piękne akt strzelisty, ogłosiła niepodległość, ale przyjeżdża Piłsudski, oficjalnie 14 ta Rada Regencyjna rozwiązała się i przekazała władzę Piłsudskiemu. Więc mamy fatalne doświadczenia Rady Regencyjnej, ponieważ oni nas w tym dniu zdradzili, tak? Domyślamy się, że Piłsudski nie przyjechał pustym wagonem, a najlepiej otwierają się bramy czym? No złotem, tak? Tak jak i Lenin przyjechał do Petersburga z wagonem pełnym złota. I to nie jest tak, że idee się przebijały, tylko idee pokryte złotem się przebijały, tak? A złoto kto dał, no to już... Tu już możemy domniemywać i wyruszać. Więc ta jakby pani propozycja jest spóźniona wobec nas o powiedzmy 7 lat, ale jeżeli by ktoś, jakieś środowisko monarchiczne próbowało coś takiego robić, no my się oczywiście jako król odnosimy do tego, to znaczy, że komuś nie pasuje nasza rodzina. Bo w monarchii jest coś takiego. Rada Regencyjna jest po to, żeby małoletniego regenta doprowadzić do pełnoletności, lub żeby, no tak domniemywam, lub żeby wybrać dom panujący. Więc skoro na Sejmie Elekcyjnym, tu w Gdańsku-Oliwie, u Custersów, byliśmy w 2016 z żoną 16 lipca nominowani na króla elekta i królową elekt, to znaczy musiałaby powstać Rada Regencyjna, która jest w opozycji do domu leszczyńskiego, proponuje inny, no trudno powiedzieć lepszy, no niech będzie, inny, lepszy dom panujący. Bo najpierw jest dom panujący, ale potem pojawia się jeszcze problem dynastii. I kilka słów o dynastii. Dynastia jest wtedy, jeżeli co najmniej dwóch po sobie panujących jest z danego rodu. To znaczy o dynastii mówimy panujący, jeżeli jest jeden i drugi po nim panujący. I to z dobrej woli, bo nie możemy o tym mówić na przykład o Sasach, którzy uzurpatorami byli, ale możemy mówić o Jagiellonach, Wazach, prawda. Tu mamy książkę poświęconą, przywieźliśmy, drodzy Państwo, książkę poświęconą Wazom. Gdzieś tutaj ona była, teraz ją znajdziemy. O, tutaj mamy książkę, taką wydawnictwo, drodzy Państwo. I to jest właśnie Szwedzi na polskim tronie i o dynastii Wazów. I często o tych dynastiach, zresztą taka cała była kolekcja Wazów. Co to jest, bo to jest ważne, tak, że jedna rodzina panuje długi czas. My proponujemy jakby w Konstytucji, że my chcemy panować 100 lat. I po 100 latach niech ktoś właśnie powoła Radę Regencyjną i powie, nie, ten dom panujący Leszczyńskich już nie, po prostu niech ktoś inny panuje. Czyli po 100 latach pierwsza weryfikacja, tak. Natomiast my możemy pretendować jako Leszczyńscy do dynastii, ponieważ Stanisław Leszczyński był królem Polski. Czyli nie po sobie panujący, ale można przyjąć, że rok 1733 to jest ostatnia legalna elekcja. Ponieważ ta pierwsza elekcja króla Stanisława w 1704 roku była kwestionowana, więc król wybrany w tej elekcji poddał się jeszcze raz elekcji. Czyli nie zdarzyło chyba w historii świata, żeby król poddał się dwa razy elekcji. Czyli dwa razy... I w pierwszej elekcji miał poparcie kilkuset senatorów i posłów i szlachty, ale w drugiej ponad 10 tysięcy. To każdy potwierdzi. Nie było żadnego wojska i Stanisław Leszczyński przyjął w przebraniu, bo wtedy wiadomo, bo rządzili Sasi, no i wygrał tę elekcję. Bezspornie. Nie było praktycznie konkurenta, natomiast August III wtedy miał poparcie 200, tak? Czyli mamy 11 tysięcy sufragiów, bo to były jawne podpisy, do 200 na Augusta Gnuśnego, no wiadomo, wojna polsko-rosyjska. Do czego zmierzamy, że przyjechała pani jako pierwsza osoba, no i wprost tutaj jakby powiedzieć, że albo pani nie znała, albo pani po prostu nie wiedziała, albo pani wręcz proponuje zmianę domu panującego, w jakimś sensie Leszczyńskiej, bo tu jest moja żona, też jest z domu Leszczyńska, ale nie, my się weryfikujemy, tu nie da, że panią obrażamy, obraza majestatu, bo ktoś zaproponował
zmianę dym. Nie, wręcz przeciwnie. Powiedzmy, poddaję to jakby pod wota wasze. Możecie to zmilczeć, możecie to powiedzieć, możecie powiedzieć nie. Rzeczywiście mamy na uwadze, jest sens powołania Rady, ponieważ mamy na uwadze drugi, bo nie można od końca zaczynać. Czyli mając jakiś cel, my uważamy, że gdyby na przykład Rada Regencyjna miała w swoim składzie Zamoyskiego, wtedy, to zamiast Gabriela Narodowicza, gdyby wybrali tego Marcina, który finansował w ogóle cały pobyt Dmowskiego, to wtedy miałoby to sens, gdyby zmierzać do Zamoyskiego i gdyby Zamoyskiemu przekazała Rada Regencyjna władzę, jako króla, tak, odważyła się wtedy to zrobić, a Zamoyski by to przyjął wtedy, to byłaby inna zupełnie sytuacja Polski. Niestety Rada Regencyjna zrobiła coś takiego, co niewyobrażalnego. Przekazała władzę, której nie miała. To znaczy Rada Regencyjna miała, jak to mówi zasada rzymska, można przekazać tylko takie prawo, jakie się samemu posiada. Czyli ja na przykład nie mogę pani przekazać władzy na przykład, nie wiem, adwokata dzisiaj w III RP, bo ja takiej władzy w III RP nie mam. Więc oni przekazali władzę masońską Piłsudskiemu jako republikaninowi, jako demokracie, a mogli tylko przekazać władzę Rady Regencyjnej, innej radzie, lub mogli wybrać króla, bo po to byli stworzeni. Nie mogli się też rozwiązać, bo sami byli tak powołani, że podpisali się, że nigdy się nie rozwiążą i tak dalej, i tak dalej, to można sprawdzić. Więc po prostu sprzeniewierzyli się, było przeniewierstwo. I ja pomyślałem sobie, że w 2015 roku to jest opatrzność, że nie było, bo ta Rada Regencyjna prawdopodobnie by trwała i trwała, ona może zresztą trwać 100 lat, 200 lat, tak, być podgrzewana. Po prostu to jest zły błąd. Ale jeżeli my się mylimy teraz i pani tutaj przyjechała, powiedziała, cofnijmy o 7 lat do tyłu, czyli te 7 lat to idzie na zmarnowanie, powołajmy sobie Radę Regencyjną i wtedy po prostu będziemy zmierzać do wyboru króla, to daje to pod dyskusję, tak? Tylko żeby pani powiedziała cel tej Rady Regencyjnej jeszcze, tak? Cel, no bo celem jest wyznaczenie domu panującego i króla. I czy pani ma kogoś takiego na uwadze, tak? I jakie pani ma korzenie królewskie, żeby z takim, to nie wystarczy tata, to trzeba teraz dziadka, pradziadka i jeszcze z 10 pokoleń do tyłu. Jakie pani ma pokolenie, żeby takie coś zaproponować? Jakie pani ma tutaj jakby umocowanie? Bo zobaczmy, jak się powołują partie. Właśnie jest coś taki jak pani, mówi, ja powołam partię. Zbiera tam 3000 i już rejestrują partię, tak? Coś przyszło do głowy, rejestruje i zarejestrowany. Ja bym powiedział, niech pani spróbuje zarejestrować Radę Regencyjną przy III RP. Niech pani to spróbuje zrobić. Pani powie, no to jest niemożliwe. No to jak? Ja panią z kolei bym namawiał, żeby się zastanowić, czy nie warto te 7 lat już nie tracić, czy w ogóle iść w złą drogę, taką masońską, tylko po prostu już poprzeć dom panujący Leszczyńskich i po prostu już sobie odpuścić ten problem Rady Regencyjnej. No bo on jest dla Polski chyba niekorzystny, tak? Ale możemy się cofnąć na chwilę i przedyskutować ten problem, żeby nie było, że my się go boimy, bo wcześniej czy później on wyskoczy po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty. Czyli mówi tak ktoś, bo pani przyjechała i zaproponowała, ale przecież będą może akty strzeliste, gdzie będą próbować to zrobić, tak? Tylko że jeżeli to będą próbować zrobić, i tu wyczuwamy jakby, nie bójmy się tego słowa, konkurencję, tak? Do tronu, nie bójmy się też tego słowa, to wówczas niech ktoś przedstawi swoje korzenie ukonstytuowania tej Rady i jaki dom panujący by widział. Czy niemiecki, czy rosyjski, czy austriacki, czy polski, a jeżeli polski, to jaki, tak? I jaka jeszcze, w jakim charyzmacie, to znaczy, że miałby to chrześcijański król, czy masoński król. No i niech pani to po prostu spróbuje teraz nam dokładniej tą koncepcję, nie że rzuca pani, tylko żeby iść za ciosem, tak? Żeby powiedzieć coś szerzej, tak jak pani to widzi. I kogo pani z tych familii panujących by zaproponowała? Bardzo prosimy. Właśnie, teraz mam doskonałe skojarzenie w jednym ze środowisk, chyba jeszcze to może 5-7 lat temu, kiedy dyskutowaliśmy sprawy naszej ojczyzny, kiedy rozmawialiśmy o naszej ojczyźnie. Pamiętam, powiedziałam, i to tak teraz, tu jak jestem naprzeciwko, jakie widzisz rozwiązanie, jeśli chodzi o właśnie o rząd polski. Ja wtedy powiedziałam monarchia. I z ręką na sercu mówię, nie wiedziałam, że ta koncepcja już była realizowana. Nie wiedziałam, nie, to ja ani wtedy, ani teraz. Dopiero teraz ja ta informacja dostałam. Aczkolwiek mocno optowałam w kierunku monarchii. I w tym środowisku wtedy tych kilku osób faktycznie taka chwila zastanowienia była. I no chyba większość, tak, to by było jedyne rozwiązanie. To już było 7 lat temu. Kiedy rozmawialiśmy w kontekście, jestem mocno zaangażowana w
tą sprawę polską. Ale idźmy ten tokiem, bo wie pani, co to jest. Takie myślenie, ale łączę to teraz. Tak? Łączę to teraz. Dobrze, dobrze. Bardzo łączę dobrze. To teraz, bo jak to się dzieje? Kiedy znaczy, kompletnie nie wiedziałam, ja myślę, że pani ma korzenie. Wszyscy mamy w genach Polacy ten korzeń królewski, że nasi przodkowie, 3-4 pokolenia w tym, wszyscy byli monarchi, nawet tej zaborczej, a to były monarchie. Jeżeli ktoś ma rodziców sprzed 1918 roku, czyli dla dziadków na pewno mamy, tak? Dla dziadków. Oni wszyscy żyli w monarchii, to znaczy były to monarchie innego typu, bo to była monarchia rosyjska, ale wiecie o co chodzi. Żyliśmy przez co najmniej 700, no, nawet dłużej, tak? Z rozbiciem dzielnicowym, no tam trzeba by troszkę przerwę zrobić. Ale za chwilę będzie 1000 lat Królestwa Polskiego, bo w 2025 będziemy mieć 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego. Więc mamy piękną tradycję królewskości i mamy tą królewskość, jak pisała Konopnicka, prawda, jesteśmy królewskim szczepem piastowym, ale mimo wszystko chciałbym z pani, pani się nie gniewa, tak, przycisnąć panią, bo jak pani ma jakieś podprogowe takie też myślenie, takie instynktowne byśmy powiedzieli, dzisiaj to są takie nawet oprogramowania intuicyjne, że ty musisz intuicyjnie to obsługiwać, jak to, jakoś intuicyjnie to obsługuj, ty się domyślisz, jak to obsłużyć. Ja bym chciał, żeby pani jakby poszła szerzej. Czy widzi pani z rejonu Podkarpacia, czy gdzieś pani jakieś przyszły do głowy właśnie postaci, czy domy panujące polskie, bo i my w Syrii doszukamy się, zaraz pan Nabi będzie mówił, tam rządzi mądry człowiek Asad, ale trzeba się zastanowić właśnie, czy ja cały czas optuję, żeby został królem. Po prostu, że królewskość, no to jest coś dzisiaj dobrego, tak, królewska czekolada, królewskie to, królewsko tańsko, a dlaczego nie królewski ustrój, prawda? Ale może panią inne motywy jakby kierują, żeby pani tutaj jeszcze nie poddała się dyskusji, bo jakby panią urobimy potem, tak? Tylko żeby pani jako tutaj pierwsza osoba powiedziała, no może pani instynktownie, bo nie wiem, czy pani słyszała coś w ogóle o Leszczyńskich, czy pani coś wie o Leszczyńskich? Instynktownie przekazałam, wyraźnie. Poza tym kocham piosenkę Serge Lamarck, Marie Polonaise. On śpiewa o Leszczyńskich. Piękna, piękna. No to za te dobre słowa pani dostaje książkę od nas o Marii Leszczyńskiej. Cudownie, ja jestem w niej rozkochana. Marie Leszczyńskie jest tutaj. Marie Polonaise, a? No, no jestem bardzo, a ja proszę to znaczy, czyli możemy przyjąć, to będzie dedykacja, to myślimy, że możemy przejść dalej, czyli jesteśmy już po... Naturalnie, oczywiście. Ale co za piosenka? Marie Polonaise, Maria Leszczyńska. Czyli jesteśmy krok dalej, czyli rozumiem, że ja bym tylko powiedział tak, żeby z kolei pani nie poczuła się tutaj jakby pokonana, że poczujmy się tu troszeczkę jako senat w formule pewnej rady królewskiej, tak? Czyli rady wyższej niż regencyjna, czyli rady królewskiej, proszę bardzo. Czuję się zwyciężona. A tak? To dziękujemy, że pani się da, ale to koptujemy, jak pani tak mówi, a już powtórzy to pani? Ale normalnie. To robimy panią w tym momencie tutaj, przepraszam, tak mówię, jeżeli pozwolicie, jeżeli będzie zgoda wszystkich, nie będę wziął sprzeciwu, że ma pani tu osiąga w tym momencie status senatora ziemi podkarpackiej. Czyli skoczy pani do góry i dostaje pani od nas mandat. Zaraz wytłumaczę, jak to działa. Działa to w ten sposób, że przeinstruujemy panią. O tę piosenkę chodzi? Marie Polonaise, Serge Lamarck. Posłuchaj, to są 3 minuty dosłownie. Wyłączam. YouTube respektuje prawa autorskie i potem jak mówię, już jest prawa to on... Każdy sobie to znajdzie, natomiast no, musimy przestrzegać prawa autorskie, to was proszę. Oni to komputer wyłapuje te nagrania później, zaraz sobie roszczą pretensje prawa autorskie. Także można to głosem przekryć, co prawda, można to wtedy lecieć. To jest na YouTube, ale oni tak, ale oni to respektują, proszę mi zaufać, że jak leci fragment jakiegoś utworu, zaraz zgłaszają roszczenia. Komputer to wyłapuje, to nie ludzie robią. Także boty tam mają ustawione. Wiemy o co chodzi. Drodzy Państwo, tak? Drodzy Państwo, tu zakończymy tą pierwszą część, drugiej. To by więcej nagrywało, ale będziemy co 30 minut przerywać. Pani... Witamy na pokładzie, Pani Kamilo. Bardzo nam jest miło, ale zasady są proste tutaj, uczestnictwa w Radzie Senatu. To znaczy macie kartki, 3 do głosowania i 2 do zabierania głosów. Niebieska w tych kopertach, co macie, to Pani też ma.
tej kopertach. Jest karta niebieska, która mówi, chcę zabrać głos, bo w tej sprawie mam coś do dodania. I jest karta pomarańczowa, która mówi, że chciałabym dłużej w tej sprawie się wypowiedzieć. Ta pomarańczowa. Ja wtedy obserwuję i widzę. W tej sprawie lub w innej sprawie. Te trzy są do głosowania, czyli czerwona przeciw, żółta wstrzymuje się, zielona za, jak będą głosowania jakieś. Pani ma pełne prawo. Ale ta pomarańczowa jest najważniejsza, bo ona oznacza tak zwane wota senatorskie. To znaczy, może pani Przewodnicząca będzie zadowolona, bo trochę przerywaliśmy, jak mówiła. No pozwólcie nam troszkę ingerować w wasze wypowiedzi też, żeby nie był taki może jednostajny. Zawsze to ubogaca, ale staramy się też, tak jak pani powiedziała, słuchać was. I to pierwsze wota pani już powiedziała, ale jeszcze pani ma prawo, żebyśmy tutaj dokończyli. Generalnie chcielibyśmy tą dyskusję dzisiaj jakby nakierować na formułę, powiedzmy, no właśnie, czy startujemy w trzeciej, czy potwierdzacie tą sytuację, niech pani się dobrze zastanowi, niech pani położy, czy startować i tą pierwszą, na początku podejmiemy tą decyzję, czy startować jako Królestwo Polskie do tej Dolnej Izby, próbować przynajmniej, co jesteśmy słabi, od razu mówimy, no nie mamy, ale nie chcę was zniechęcać, do Izby, bo w przyszłym roku są wybory parlamentarne, o tym mówię, do Izby Poselskiej, do Sejmu, czy tylko skoncentrować się na Senacie, i na tym Senacie właśnie, przez te nasze wskazanie palcem, już mamy jedną osobę, pana Susia w Krakowie, który zdecydował się startować, pan Nabil też się zadeklarował, ale drugi raz będzie szansa. Jeżeli znajdziemy, a w Senacie jest 100 miejsc, my mamy ambicje jako Królestwo, żeby wprowadzić 3 osoby do tego Senatu III RP. Bo tu jest prosta sprawa, ja panią nominuję, że pani jest senatorem królewskim, ale tam trzeba przejść tą ordynację ichnią, trzeba się poddać głosowaniu, głosy, okręgi, zrobić komitet wyborczy, jakieś pełnomocnika. Lista by się nazywała roboczo Królewski Senat. Z takiej listy Królewski Senat. Jakby nie upieramy się, przy tym możecie coś wypowiedzieć, ale żeby identyfikować się i wyraźnie, że Senat jest królewski. Tak w najgorszym przypadku, to co mówiła pani Elżbieta, nagłośnimy temat, że Senat jest po prostu królewski, bo to jest organ królewski. Proszę państwo, jakby ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości, to pokazujemy, mówią wieki, 550 lat parlamentaryzmu i to jest wszystko opisane. Tak? Nie tylko w tym, ale to nie jest jakaś tendencyjne nasze opracowanie, bo mówią wieki, to jest... Ale Senatu nie wybierano, także nominacje. Także tak, były nominacje, ale też doszli w pewnym momencie, że byli przedstawiciele też od ziemscy, bo ja myślę, że to jest rozsądniejsze. I zauważmy, że przed wojną, w czasie II RP, nie wiem, czy wiecie, jak był Senat w ogóle wybierany. Senat był z nominacji prezydenta w jednej trzeciej. Tak, 96 było senatorów w II RP i 30... Podzielcie to jest 32, tak? Dobrze liczyć? Dobrze. 32 nominował prezydent Mościcki. A reszta to już nie pamiętam, jak to było partyjnie chyba, ale to no, było na pewno lepiej niż jest teraz, tak? Ale my jakby wkomponowujemy się w tą ordynację, żeby to rozbić i żeby państwo przekształcić w monarchię, bo jeżeli byłoby już trzech przedstawicieli królewskich, no to już jest troszeczkę ten system królewski, naszym zdaniem. Ale puszczamy to jakby o wasze opinie, jeżeli próbowalibyśmy podjąć tę decyzję. Czyli tak, pytanie moje brzmi tak jak u króla. Wy jesteście jako senatorowie, doradźcie mi. Czy startujemy jako królestwo, robimy jakieś wysiłki do Izby Dolnej, do Sejmu, tam wiecie, tam trzeba listy, jedynki, jakieś tam robić czary-mary. My uważamy, że nie mamy na to siły, ale wy się wypowiedzcie. I drugie, powiem tylko tyle, że Sejm Małopolski, który obejmuje Małopolska, ta historyczna, to jest od Krakowa do właśnie Rzeszowa, nawet dalej, wypowiedział się, że nie, że tylko do Senatu. Rada Królewska zebrana w Płowcach też powiedziała, że nie. Ale dzisiaj jest nadzwyczajna Rada Senatu, która ma kompetencje Sejmu i ja oddaję głos pani Elżbiecie. Proszę państwa, w Konstytucji jest zapisana ordynacja i w przypadku Izby Niższej, żeby w ogóle zaistnieć, trzeba najpierw zebrać podpisy we wszystkich okręgach, co jest nierealne, bo trzeba mieć jednak ludzi, którzy zbierają. A jak wiemy, partie te przebrane mają już gotowe listy i podejrzewam, że okres zbioru tych podpisów będzie skrócony, bo już to ćwiczono na wyborach tutaj w Gdańsku, maksymalnie skracają, więc już pierwszy punkt jest nierealny do zebrania w skali kraju. Żeby była powołana lista krajowa, to w połowie okręgów trzeba zarejestrować listy wyborcze. Czyli oprócz zebrania podpisów trzeba znaleźć królików, no bo przecież lista musi być wypełniona, bo tam są wymogi formalne, połowa, tak? Jeżeli w danym okręgu jest na przykład 12 mandatów do wybrania, to tych minimum 12 kandydatów trzeba wpisać na listę. Generalnie robi się razy dwa, czyli tak, no wiadomo, bo tutaj jest ta premia.
Czyli podejrzewam, że nie mamy ani zasobów finansowych. I 41 okręgów jest, żeby pani... No tak, ale dlatego mówię, że... No, trzeba co najmniej... Czyli pana jest połowa. Słuchajcie, dobrze pani mówi, ale konkluzja. Pani jest na nie... Czyli nie, no po prostu... Agura, Asana? Widzę realnie. No tutaj jest łatwiejsza sytuacja, aczkolwiek też są duże problemy. Ponieważ tutaj jednoosobowo się, tak, ale jednoosobowo się rejestruje. Nie ma tego uwarunkowania, że w skali całego kraju, tak? Bo tam jest wymóg formalny. Musi być lista zarejestrowana, żeby można było wystawić kandydatów, tak? Do izby niższej, tak? Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłam, tak? Czyli jeżeli jest 41, to pół, to jest ileś? To znaczy, nie ma wymogu formalnego, że, żeby była lista krajowa, musi być ponad połowa. Ale że nie musi być lista krajowa, bo z tego co wiemy o Bolszewi, bo pamiętam jak Braun... No tak, ma... ale bez 10% skali kraju nie ma miejsca. No oczywiście, że tak. No to w ogóle jest utopia, no tak, no, zgadzamy się, natomiast tutaj jest, nie znamy do końca ordynacji. Jeżeli dzisiaj przegłosujemy, to uczynimy wysiłki ku temu, żeby w lutym na przykład zebrać się w formule już, jako prawie, że nawet dzisiaj możemy wskazać osobę, która będzie szefem sztabu wyborczego, czyli ona dobrze musi rozpracować tą ordynację ichnią, wszystkie te furtki, wymogi i tak dalej, i tak dalej. Ja już wstępnie proponuję panią Elżbietę, ale to za chwilę. Szefem sztabu, rozumiecie? Spotykamy się w formule, że już mówimy, nie że chyba jest tak jak dzisiaj, tylko że na pewno tak jest, bo poznaliśmy już te wymogi. Ale pani zdanie usłyszeliśmy, może damy panu Stefanowi, co pan Stefan sądzi na temat pytania, czy startować do dolnej, czy do izby, czy w ogóle startować, czy do którejś z nich. Jak pan to widzi? No nie da się startować, tak jak mówiłaś. Nie mając opanowanych tych 50%. Ale Senat w takim razie. Senat trochę inaczej. No ja mogę powiedzieć najpierw o swoim doświadczeniu. Proszę mówić, bo to jest ważne. Bo przegrałem te wybory, zdobywając 126 tysięcy głosów, czyli bardzo dobry wynik. Co było moją wygraną, ponieważ rodzina mi pogratulowała, bo jak ten Smoleńsk, tak gdybym się tam dostał do tego Senatu, to być może już bym tutaj nie mógł przychodzić, bo byłbym gdzieś tam bliżej samolotu. No i teraz wiem, że miałem dobry wynik, a nawet bardzo dobry, zabrakło niewiele, ale oni wiedzą ile zabrakło, więc tam bardzo łatwo sfałszować, tam pozostawiać trochę ptaszków, żeby ten głos był nieważny, więc bardzo trudno przebić się z ilością, bo nie ten wygrywa, kto ma dobre głosy, tylko ten kto liczy. Teraz, żeby państwo mieli świadomość, te listy poparcia, które trzeba złożyć tam, tak, te podpisy, 3000 podpisów musiałem złożyć, było to niezmiernie trudne, bo ja miałem na to 4 dni chyba, miałem 3 dni, ja byłem ostatni, który tam przyleciał w nocy, dziennikarze bardzo się interesowali, dlaczego tak było. No niestety musiałem tam też kogoś posłuchać, bo to jest szeroko, można o tym długo mówić. Ponieważ były 3 mandaty z tego mojego okręgu, tak? A z którego mandatu? Partie najbardziej liczące się była Platforma i PiS i one między sobą zgadniały. Słuchajcie, to my w Gdyni bierzemy plat, tak? Pani Kurska się udało się jej dostać. Natomiast tutaj Kurski się dowiedział, że pani Kurska startować w zasadzie nie powinna, ponieważ wystawiamy 3 z Platformy. Z Platformy. Wobec tego też ja jako amator się tam wepchałem w ten tłum wyborczy i zdobyłem dosyć dobry wynik. No, ale tak jak mówię, no, ktoś to liczy i ktoś wie, ile ja mogę tych głosów w sumie naciłać, żeby nie zagrozić tym, którzy mają tam być. No, więc moja rada jest taka, że tak, po pierwsze jest to dosyć kosztowne, bo trzeba się wysilić, a po drugie no, efekt jest jednak wątpliwy. No, jest bardzo trudno przebić się jednocześnie i teraz te kartki, o których mówię, zbieranie tych 3000 podpisów, te kartki leżą to dużo 2000 chyba, żeby komuś zarzucić, a to była martwa dusza, a to tak. Nie ten PESEL, to jako Chojarska czy jakaś ta idziesz siedzieć. Natomiast te głosy, które ja tam zebrałem, to one są zmielone dzień po wyborach. Więc słuchajcie, no mamy taki system, w którym no, bardzo trudno się przebić, nawet jeżeli się ma duże poparcie. Mogę tylko uzupełnić. A mieliśmy ogromne poparcie, bo myśmy walczyli o uwłaszczenie mieszkań spółdzielczych, robiliśmy te spotkania. Nawet w Radzie Miasta Gdańska nie udało się tego robić, więc robiliśmy w świetlicach, w kościołach, Bóg wie gdzie. I mieszkańcy czuli jakąś tak wdzięczność i czuli, że są ludzie, którzy chcą im w czymś pomagać. No i było duże gremium, które na nas głosowało, a jednak no nie udało się. Nie? Klucz partyjny był silniejszy. To znaczy tylko uzupełnię tutaj, bo żeby zrozumieć ten mechanizm, tak?
proszę sobie w makroskali, załóżmy, czy to powiat, zrobić badania poparcia partii politycznych, tak? Powiedzmy powiat brzozowski, czy tam Krosno, jak się rozkładają te badania. W Gdańsku jest tak, że powyżej 50% ma Platforma. To proszę sobie wyobrazić, jeżeli są trzy miejsca mandatowe, osoba, która popiera Platformę, gdzie on postawi krzyżyk? No przy swoich kumplach. Jasne, czyli Stefan nie mógł, jeżeli jest powyżej 50%, tak, a każdy oddaje jeden głos, mówimy przy ordynacji właśnie tej do Senatu. Nierealne. Ale tak nie mówmy, bo to co nie ma po ludzku... Ale tak, rzeczywistość tutaj dobrze, we wszystkich wyborach będziemy, tak pokazuje. Będziemy, słuchajcie, podejmujemy walki. Pan Stefan wypowiedział się, jeszcze nie jest głosowanie, teraz marszałek. Idziemy ruchem zegara. Proszę bardzo. Tak, że ten system tak zwany wyborczy, w tym bycie politycznym, jakim jest Polska, od samego zarania jest, tak powiem, nielegalny, fałszywy. Dobrze, widać sfałszowane pierwsze referendum, 1946 rok, tak? Więc tam zadziałał niejaki Aaron Paukin, który był doradcą Stalina i ten go pyta, jak zwyciężyć. To ja ci powiem, nie głosują, a my będziemy liczyć głosy. I to w zasadzie działa do dziś. Czy gdziekolwiek są te wszystkie głosy, które zostały oddane, te listy, czy można to zweryfikować? Czy ktokolwiek w Polsce otrzymał potwierdzenie swojego głosu z pieczątką komisji z nazwiskiem, na kogo głosował, żeby mieć potem dokument, panie X, i pan się zachowuje, bo ja na pana głosowałem. Nie ma nic takiego. Ale listy poparcia są. Chwileczkę. Trzymane. Przepraszam. Jest po prostu skonfigurowany tak zwany wyborczy tłum specjalnej troski. I to on ma siłę. No jakże nie może siły mieć tłum? Rewolucja, no niestety. Tam jest tłum, tak? A elita, no to jest w mniejszości może 5% społeczeństwa, może mniej jeszcze nawet. Nie ma nic do gadania. Dwóch, że tak powiem, niemądrych przegłosuje jednego profesora. Więc ten system jest zakonserwowany, zabetonowany i na tym jadą, że tak powiem w cudzysłowie, nieudacznicy polityczni. Bo jeżeli zajrzeć im do ich dokonań zawodowo-życiowych, tam dosłownie nie ma nic. Widzę Komisję Europejską. Jeżeli chcemy sprawdzić, jakie są ich zasługi dla idei, powiedzmy, Unia Europejska, ok, bardzo dobry byt, bardzo dobry pomysł, projekt, ale kto tam siedzi, kto zarządza? Tam nie ma demokracji. A demokracja w Polsce już była, proszę bardzo, 550 lat, tak? Tak. Tradycji. I to jest niedobre. To się nie podoba. My tu mamy rewolucję francuską, tak? Z gilotyną na sztandarze i my idziemy tym trybem. Czy to jest normalne? Czy to jest logiczne? Czy to jest godne Polaka, który na własnej ziemi jest od tysięcy lat, niczego nie potrzebuje sprowadzać, nikomu nie musi dziękować za cokolwiek, bo wszystko to jest pod jego stopami. A dzisiaj my nie mamy węgla. Może nie wiedzieli, nie słyszeliście Państwo. W Polsce już nie ma węgla. Koniec. W Gdańsku jest, no dobrze. Tak, za to Barbórka odbywa się w Gdańsku. No taki mamy... Klimat. Taki mamy klimat. Więc jak to zmienić, Szanowni Państwo? Nie wiem. Może na jakimś placu się spotkamy. Może będziemy szukać. Dziękuję, że mamy dzwoneczkę, ale pewnie tak. Dziękuję. Nie. A, jeszcze konkretnie Senat. Dół, góra. No owszem, Senat jak najbardziej, bo lista jednomandatowa. Poselska, absolutnie. To tam nie ma szans. Nie ma szans. Tam już jest wszystko policzone. Dobra. A Nabil, panie Nabil. No, ja też jestem za tym, bo póki taka ordynacja wyborcza jest w tej chwili, to my w ogóle do Sejmu nie mamy. Nie mamy nawet co się pcha. Natomiast do Senatu też optuję za tym, żeby komitet wyborczy, pomimo że kandydowanie do Senatu to jest indywidualne właśnie, to trzeba zbierać 2000 co najmniej głosów, ale się zbiera więcej, po prostu, żeby tam nie odrzucili. Tak, żeby nie odrzucili. W każdym razie to trzeba by ten, tylko trzeba by taki komitet, który działa na wsparcie tych poszczególnych, powiedzmy, kandydatów. Tak. Kandydatów do Senatu. Teraz pani Kamila, pani ma. Czyli pan jest do Senatu, nie do Sejmu, rozumiem. Pani, tak. Teraz będziemy głosować. Dokładnie też odnoszę się w takim samym wymiarze do dotychczasowych wypowiedzi i świadoma tej braku prawdziwości
optuje też w tym samym Pan Marian Rebes w takim razie. Myślę, że można spróbować, chociaż z doświadczenia wynika, że przy poprzednich wyborach, a w zasadzie to były wybory do Sejmu, to z 5000 udało mi się zebrać 1500 na komitet Grzegorza Brauna, a potem po prostu ci, którzy byli na tych listach, a lista została skierowana do Komitetu Wyborczego w Szczecinie, no przyjechali do Niepołomic i przeszedłem w tamtym kierunku, również z uwagi na to, że ci, którzy byli w tym komitecie, a ten kolega wyjechał za granicę i mnie to wszystko zostawił, a całkiem niespodziewanie znalazłem się w takiej sytuacji, powiedzieli mi, że po prostu ten pan ma zbyt duże wsparcie agentów, którzy mu pomagają. W związku z tym przerzuciłem się w inny kierunku. Dziękuję. W takim razie, słuchajcie, zarządzam głosowanie. Chciałbym, żebyście też umieli głosować. Macie te trzy kartki przed sobą. Zielona, czerwona, żółta. I jak zadam pytanie, czy głosujemy do Senatu, w związku z tym, co zrozumiałem, to jesteście na nie, czyli czerwona, tak? Do Sejmu. Do Sejmu. Do Sejmu. Do Sejmu. A jak powiem do Senatu, no to wtedy zielona, jeżeli jesteście za, oczywiście, nie manipuluję wam. Więc po prostu spróbujmy to przetrenować, żeby, to znaczy, ten wynik jakby nie zobliguje króla, ale jestem pewny, że podjąłem jakby demokratyczną decyzję, tak? Także zarządzam głosowanie, kto jest za kandydowaniem z list królewskich do Sejmu, czyli do Izby Poselskiej. Pokaż nam go. Liczymy. Czerwona, jeżeli przeciw. Nie trzeba chyba za dużego komitetu skrutacyjnego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć głosów przeciw. Dziękuję. Czyli ja powagą majestatu stwierdzam, że Królestwo Polskie, konsensus, czyli prawie aklamacja, nie będzie startowało. Chyba to jest dobra wiadomość dla Bolszewi, ale to nie będzie, będziemy startować do Izby Poselskiej. Ale teraz zarządzam głosowanie. Czy jesteście Państwo za startowanie z list królewskich, królewski senat do Senatu III RP? Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli znowu jednomyślnie, ja powagą majestatu stwierdzam, że upełnomocniliście mnie, nasze wysiłki królewskie, do tego, żeby pociągnąć teraz ten temat dalej, na temat po prostu startu. Jest zgoda, żeby startować z list senatorskich do Senatu III RP. Ja mam taką propozycję, żeby iść za ciosem, żeby ten temat powoli zamykać, bo są inne tematy jeszcze, ale spróbujmy sprecyzować, czy uważacie na wasz intelekt, na wasze, czy dobra nazwa dla komitetu, bo komitet musiałby być indywidualny, czy musiałby być tak, Senat Królewski, Stefan Grabski na przykład, tak, że, bo, czyli indywidualnie, tak, a oczywiście forma, bo są tylko z dwóch komitetów, można zatować, list partyjny lub komitet wyborczy wyborców, bo podejrzewam w tej chwili, więc oczywiście będzie to komitet wyborczy wyborców, tak, KWW, czyli czasem taki stworzyć komitet, zarejestrować go, ale czy my ale namawiamy, musi być, no, to no właśnie, czy logo. Namawiamy na logo, tak, logo opracujemy, ale nazwę, ja proponuję Senat Królewski, tak, czyli nie rzucamy jakby naszą osobę, tylko Senat Królewski, macie jakąś inną nazwę, to mówcie i znowu puszczam w obieg najpierw dyskusję na ten temat, bo może ktoś ma lepszą propozycję, a potem będzie głosowanie w tej sprawie. Czyli jeżeli ktoś mówi, że nie podoba mu się, to nie argumentuje, albo poda jakąś inną nazwę. Ja rzucam hasło Senat Królewski jako to wyjściowa nazwa komitetu dla każdego z kandydatów. Jak pani to widzi? Od pani Elżbiety zaczynam. No myślę, że to jest dobry pomysł, dlatego że w tym momencie dyskredytujemy te listy partyjne. Tak, tak, tak. Tak. Dokładnie o to chodzi. Pan Stefan? To samo. Pan marszałek? Miejsce partii idzie królestwo. Tak. Pan Nabil? To samo. Pani Kamila? Wreszcie monarchia dochodzi do władzy. Tak. Pan Maria? Też. Dobra, zarządzam głosowanie w tej sprawie. Czy jesteście Państwo za nazwą Komitetu Wyborczego Wyborców Senat Królewski? Jednomyślnie, wszystko się, kochani, nagrywa. Jesteście za, że powstał taki Komitet Wyborczy Wyborców i teraz mamy ostatnie zadanie, bo dzisiaj więcej nie pociągniemy tego wątku, bo nie znamy się jeszcze na tych ustawach prawnych i tak dalej. Ja proponuję na szefa sztabu wyborczego, czyli koordynatora jednocześnie, bo tam może być taka, że lista krajowa nie obowiązuje, bo ja nie znam się na tych procedurach kompletnie, ale koordynatora szefa sztabu wyborczego, ale szef sztabu wyborczego byłby potrzebny, bo już z tego co wiem, to PiS powołał taki komitet, szefa sztabu. Więc u nas też uważamy, bo to jest terminologia wojskowa, uważam, że to jest dobra terminologia, nie wymyślałbym innej, szefa sztabu wyborczego, panią i koordynatora, gdzie spotkamy się w marcu, w lutym, w marcu, ale raczej pod koniec lutego, bo zawsze jest tutaj zebranie trzecie, czwarte forum ludobójstwa będzie 20, bodajże 5 lutego,
Więc mamy 2 miesiące, nawet więcej, ponad 2 miesiące czasu, żeby się spotkać już z szefem i żeby omawiać jakąś strategię. Będziemy tylko stricte się w tej sprawie spotkamy. Ale żeby na szefa sztabu wybrać panią Elżbietę Grabarek-Bartoszewicz, dobrze powiedziałem teraz? Teraz dobrze. Teraz dobrze. Jeżeli pani Elżbieta się nie zgadza, to niech powie, że nie i zaproponuje kogoś innego, lub żeby powiedziała, że jakiś kontrkandydat, żeby był, ktoś ma zapewnioną propozycję, to niech powie. Puszczam tą dyskusję w obieg. Bardzo prosimy. Znaczy ja bym tutaj prosiła o wsparcie, tak? Bo to jest... Czyli wice, tak? Pan tak, Stefan. Tak, żeby Stefan mnie tutaj wspierał, okay, bo wsparcie, tak. Bo to naprawdę wsparcie, jest tak. Bardzo, bardzo dużo. No, to jest potrzebne, bo pan Stefan ma doświadczenie z autopsji, więc pan marszałek jest za tym, że... Oczywiście, pan Nabil? Ja też. Pani Kamila? Może wy chcecie być? Pan Mario? Za. Słuchajcie, to na głosowanie w takim razie. Wybieramy szefa i wiceprezes od razu, albo nie, osobno. Najpierw szefa wybieramy, szefa sztabu, żeby każdy czuł mandat mocny. Kto jest za panią Elżbietą jako szefem sztabu i koordynatorem? Nie, nie, nie. Pozwólcie mi, dwa będzie mocniejszy mandat. Nie w pakiecie. Nie lubię w pakiecie. Panią Elżbietę zawsze, proszę bardzo. Panie Elżbieto, jest pani jednomyślnie 5 za, nikt przeciw. Ja powagą majestatu czynię panią szefem sztabu wyborczego, koordynatorem. Teraz kto jest za wice szefem sztabu? Panem Stefanem Grabskim. Prawą ręką szefa. Raz, dwa, trzy, teraz pani głosowała za, czyli jest też po 5. Powagą majestatu namaszczam pana Stefana na wice, szefa sztabu. Słuchajcie, weźcie tę sprawę na poważnie. W Krakowie się to nie udało. Pociągałem ten wątek, wierzcie mi. Nie było jakby zrozumienia, nawet nie było chęci rozmowy. Trochę było warcholstwa, więc widziałem, że no był pan świadkiem, pan Nabil, więc był pan Marian też. Po prostu, poza tym tam byli wojskowi, nie chciałem, żeby to utożsamiano z jakąś huntą, czy z czymś, coś potem w Niemczech teraz wyskoczyło. Więc po prostu to byłoby niefortunne, a tu są sami cywile, więc po prostu bardzo was proszę. Ja uważam, że dużym doświadczeniem cieszy się pan Nabil. Trzeba korzystać pani Kamila, która się wgryzie, bo on widać, że ma paradę, chce działać, tak? Dajemy pani szansę. No i teraz dochodzimy do tego w tej formuły, ale już nie wymigujcie się, błagam was, nie wymigujcie się. Po prostu, czy kandydujecie konkretnie i zacznę teraz w drugą stronę, bo pani Elżbieta będzie jako ostatnia wypowiadała się. Cieszę. Panie Marianie, wysiłki, żebyście podjęli chociaż, bo pamiętajcie, że będziecie w najgorszym przypadku straszakami dla Bolszewi, a w najlepszym będziecie kandydatami, a w super najlepszym będziecie senatorami III RP. Więc jeżeli się zdecydujecie na straszaka, czyli że godzicie się, to nie znaczy, że musicie, że kasę musicie i tak Nowe dalej. Nowe słowo? Tak, to niebieska kartka. Ja chcę tylko praktycznie, bo my tutaj już ze Stefanem praktycznie ćwiczenia robiliśmy w wyborach różnych, w kilku kadencjach. To pierwsza rzecz, każdy musi po prostu wziąć kodeks wyborczy i przeczytać tą książeczkę, tak? Bo trzeba od wiedzy zacząć, tak? Kodeks wyborczy, tam jest alfabet, tak? Plus do tego konstytucję przestudiować, jeśli chodzi o wybory, prawo wyborcze i strukturę samorządową, tak? Żeby po prostu mieć ten alfabet, tak? Bo po prostu dramat jest wśród parlamentarzystów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, podpisy. Mieć sztab ludzi, sprawdzonych, parafie, stowarzyszenia i już tą sztukę wykonywać prawie od dzisiaj. Czy my się dobrze rozumiemy, tak? Czyli w blokach startowych prezydent ogłasza od dzień, od którego liczy się podpisy, ale my możemy się wcześniej przygotować. Tak. Może dobrze mnie zrozumieć. Tak, bo to jest niby nielegalne tak? Wcześniejsze. Nie, to nie o to chodzi, tylko ja mówię, bo to do kamery. Karty, wiem, co podpisy mogą już być. Tak, jest przygotowane listy. Na listach oczywiście musi być logo, tak? Bo, to będzie logo. Tak, żeby mieć świadomość, tak, że listy nie mogą być anonimowe, bo komisja odrzuca, tak? Bo te listy z podpisami składamy do PKW, a nas będą sprawdzać podpis z podpisem, tak? Żebyśmy wiedzieli. List partyjnych oni nie sprawdzają, sędziowie, tylko nasze, tak? Tych, których nie chcą. Więc trzeba mieć zawsze górkę jeszcze, tak? Ponieważ, jak jeszcze Państwo się mogą tłumaczyć, bo ja to wpraktykowałam, zbieram podpis na ulicy, ktoś może mi fałszywe dane podać, prawda? W związku z tym, bo oni na przykład, że to fałszerstwo, bo przecież była ta słynna Chojarska, która fałszywała. Nie, no Państwo nie odpowiadają, tak? No, przecież jeżeli to są listy ogólnodostępne, bo za to jest paragraf, prawda? Trzeba też być na taką sugestię przygotowanym. Byle nie mieć tych skwater na cmentarzach.
No takie też były magistraty. Wiemy o co chodzi, tak? Że no, Jacek Kurski miał w szufladzie zawsze gotowe wesele. Więc chodzi o to, żeby być w blokach dużo wcześniej, bo nie mamy realnie, tak? Realnie nie możemy tego zebrać. Dzisiaj PESEL ma być chroniony, więc nie wiem, bo nagle pojawia się w przestrzeni publicznej, że ma być ochrona PESEL-u. To ludzie nam nie dadzą PESEL-u na listy. Rozumiemy? Czyli oni chyba się już tego boją, bo dzisiaj usłyszałam w radiu, tak, że... rejestr zastrzeżony PESEL. No właśnie, więc teraz proszę sobie wyobrazić, jak osoba obca ma się pani podpisać. Przecież to nie jest realne, bo pani sprzeda jej dane, tak? Weźmie ktoś kredyt i tak dalej, i tak dalej. Czyli wchodzimy w jakąś aberrację. Dlatego my musimy mieć tylko tak, przez zaufanych zbierać. Czyli ciocia zbiera u siebie w parafii, czyli trzeba logistycznie to dobrze rozpracować, tak? A tylko imię, nazwisko, adres? Nie, tam wszystko jest. Imię, nazwisko, adres i podpis. Najważniejszy podpis. I PESEL. PESEL. Tak, PESEL i podpis. Imię, nazwisko, i teraz zwróćcie uwagę, podpis. PESEL. Bo potrafią nawet, znam takie przypadki, wzywać ludzi, czy się podpisali. Bo na przykład ja mogę mieć czyjeś dane, bo się dane handluje, tak? W wielu firmach są dane i podpisać za dane. Nie, my tutaj, broń Boże, panie czuje to. Ale nie, ja tłumaczę, żeby... Nie namawiamy, wręcz nie, tylko nie. Dlatego mówię, my że... My nie idziemy na wygranie. Każdy dostanie głos. Liczę od pana Mariana. Słuchajcie, chodzi o... Skończyliśmy na kandydatach. Pani tutaj swoje powiedziała, już jako prawdy sztabowiec. Broń Boże, nie mamy pretensji. Bardzo dobrze, puszczone, bo zainteresujemy też innych, którzy słuchają, bo 100 okręgów jest, a nas jest niewielu. Więc namawiamy szczególnie samorządowców, tak, żeby się organizowali. Ale pan Marian, ja was pytam konkretnie, tak, czy, a nawet będę się pytał według okręgów wyborczych, czy pan Marian podjąłby się startowania z okręgu wyborczego, startowania, przemyślenia? 97 to jest Szczecin. Może by wybrać inny, bo jest Stargard, Kołobrzeg i Koszalin, ale myślę, że jako mieszkaniec Szczecina to 97, tak? Jest pan za, czy przeciw? Tak, bo 5000 podpisów to jest. Pikuś. U was 5000, u nas 3. To zależy od okręgu. 3000, tylko że po prostu trzeba zebrać 5, żeby 2000 odrzucić. No, chociaż 500, 800. Pan Redes jest, słuchajcie, jest tak popularny, że ja gwarantuję, że on zbierze. Ja jestem pewny. Parafia, święty pamięci Przemek, który zginął w tej katastrofie we Francji, syn, tak, jako ksiądz, powoduje, że ma na dzień dobry 200 000 głosów. Pani Kamila, okręg, pani Kamilo. My jesteśmy praktyczni, zauważyła pani. 57. Krosno, sprawdzimy panią dynamikę. Czy pani by się podjęła, powalczyła o mandat senatora z Krosna? To jest okręg 57, jednomandatowy. Nie musi pani głosować, tylko określić się. Czy pani to pomoże. Za, przeciw? Jest pani za? Jestem. Dobra, mamy jeszcze kandydata. Pan nabliżył się, ale tu jeszcze raz oficjalnie pytamy. Ja to chyba... Tylko wskażemy panu okręg konkretny. 14 albo 19. Już panu mamy tutaj okręgi, mamy wpisane. I bardzo nas cieszy, że możemy tutaj podpowiedzieć okręg. To musiałby pan określić, znaczy nie musi pan dokładnie to, co dzisiaj pan powie. No ale po prostu... Teraz, gdzie jest ta Łódź? Bo pan z Łodzi, prawda? Nie, nie, Sulejówka. Sulejówka, a Sulejówka jest... To jest Warszawa. A, to zmieniamy. Tak, ja miałem to, tylko myślałem, że czekaj, to muszę, ja to muszę widzieć na ja, własne oczy. Tak? O, tu cię pomoże. Nie, ja tam tą aleją nie jeszcze już. Nie, pan tutaj widzę, że to jest, to nie tak jest, panie, już panu tłumaczę. Już panu tłumaczę, panie Nawilu. Więc tak, jest Warszawa, dzielnice, Praga Południe, Praga Północ, Rebertów, Targówek, Wesoła, ma 42. Warszawa, dzielnice Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów, ma 43. Warszawa, dzielnice Białołęka, Wilany, Śródmieście, Zolibosz, ma 44. Warszawa, część Warszawy, dzielnice Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola, ma 45. Ale to jest Mińsk. A Sulejówek to jest Sulejówek, Mińsku, to jest Mińsk, tak? Mińsk. To jest Mińsk Mazowiecki. To ma 47. Garboliński, Miński, Węgrowski. Tak o tym mówimy? Tak. To jest ten okręg senatorski, bo to jest 100 okręgów. Tak, tak. 47. Z tego by pan się... 47. Tak, okej. Okay. Czyli jest zgoda. Mamy już 3 kandydatów. Czy w Krakowski 4? To już mamy 5. To już mamy 4. Pan marszałek? Okręg, przypomnę. Zrobić wszystko, panie marszałku. W najgorszym przypadku szukajcie na swoje miejsce kogoś. Ale ja uważam, że marszałek Kierzykowicz jest bardzo znaną postacią. Musimy go tutaj... Tu z kolei jest, mówię, to jest okręg słupski, to jest okręg 52, zawiera powiaty lęborski, słupski, wejherowski, słupski. 52 okręg.
Powalczy pan? Podejmie się pan? Mam wyjście. No, ma pan wyjście. Wolną wolę. No, można spróbować. Dobra, idziemy, pan Stefan. Mamy kolejnego kandydata. Pan Stefan. Niestety, dziękuję, nie mogę. Niestety, nie, przykro mi, nie mogę. Nie będę mógł. Dobra, odmowa. Pani Elżbieta. A ma pan może kogoś na myśli? Mam. Pani Elżbieta. Elżbieta, no, to jest... Zastanowię się. Powiem tylko tak, że... To jest Gdańsk, Sopot. Można traktować to jako darmową kampanię w wyborach samorządowych. Proszę pamiętać, że jest czas antenowy, dodatkowe są punkty bezpłatne, tak? Czyli traktować to, bo w następnym roku są wybory samorządowe, tak? Czyli od fundamentu wtedy gramy, tak? Można zyskać. Dobra, pani Elżbieto, przyjmujemy do wiadomości. Następne spotkanie zapowiadamy 25, wpiszcie sobie w kajeciki, 25 lutego, tutaj w tym samym miejscu. Będziemy o tym albo 24, w każdym razie piątek proponuję, bo będzie konferencja o ludobójstwie 25. Musicie trochę poświęcić czasu. 24, 25 to jest ostatnia sobota i niedziela, ale jest piątek, sobota, niedziela. Wybierzcie, piątek, sobota. Proszę was, po prostu, no oczywiście musimy sobie pomyśleć, mówić wtedy jeszcze o pieniądzach, o finansowaniu i tak dalej. Spróbujemy sobie jakoś poradzić, bo może ktoś jest bardziej zabrany, mniej zabrany, kto pełnomocnikami, czy jakoś się będziemy trochę samofinansować. Ja uważam, że pieniądze się znajdą. I sympatycy wojny też się znajdą. Za 2 miesiące, jak puścimy to Wici, to nagranie, to gwarantuję, że będzie większy rozgłos. Nie będziemy robić większej jakby zadymy, bo w dużej jeszcze ilości byśmy się pogubili. Ja uważam, że ten okręg małopolski, gdzie dojdzie jeszcze może pani Dorota Ekwar, może jeszcze ktoś dojdzie, czyli z okręgu małopolskiego, z którego pani startuje, czyli jest Krosno, Kraków, czyli mamy z małopolskiego 2 osoby i z okręgu Pomorza tutaj mamy, Pomorza ogólnie, bo to jest Szczeciński, Gdański, mamy 3 osoby i z okręgu warszawskiego mamy 1 osobę, czyli pana Mazowieckiego, byśmy tak powiedzieli, z Mazowieckiego, z Mazowsza mamy pana Nabila. Bardzo nas to cieszy. Bardzo, słuchajcie, jestem pod wrażeniem. Jeżeli coś chcecie dodać, macie tutaj, to powiedzcie jeszcze coś odnośnie Senatu, bo zmienimy temat, bo chciałbym, żeby pan Nabil coś nam powiedział właśnie historycznie na temat sytuacji w Syrii i na temat jakby, bo pewnie już pan Nabil, nie wiem czy wiecie, tutaj byliśmy kiedyś na tym spotkaniu, i nominowaliśmy pana Nabila w ramach konferencji pokojowej na przewodniczącego Rady Pokoju. Ponieważ my ogłosiliśmy i dalej podtrzymujemy, że Oliwa jest miastem pokoju od 1660 roku, kiedy zawarty był układ w Oliwie, pamiętacie, traktat pokojowy w Oliwie. W 1660 roku, tu niedaleko u Cystersów. I od tego czasu Oliwa, taka wybrana, zresztą tu się zawsze kojarzyła Oliwa właśnie, sama gałązka oliwna, prawda, symbolem pokoju. Żeby teraz zabrał głos właśnie pan Nabil i w formule Rady Pokoju jakby rozkminił to, co się dzieje geopolitycznie, ale spróbował jakby w formule, nie wiem, pokojowej, czy quasi-wojennej, czy wojennej, bo widzicie, co się szykuje. W przyszłym roku chciałem wziąć Polaków w kamasze i ta władza pnie przedowojny, tak? Prawdopodobnie planują na drugą połowę przyszłego roku rozpocząć konflikt zbrojny z Rosją, tak? Amerykanie nas rzucą w tą maszynkę do mięsa. Więc dlatego musimy też startować, żeby po prostu przeciwdziałać temu, tak? Oczywiście my macie status już senatora królewskiego, więc nie walczycie o mandat senatora królewskiego. Wy go już macie. Natomiast żeby tutaj po prostu powoli przejąć władzę i to nie w sposób tam, co kurwali niby Niemcy, tylko my tutaj dajemy sygnał, że to jest sposób po ich niemu demokratyczny, tak? Ale panie Nabilu, niech pan powie coś o historii Syrii, o historii Jezusa, o sytuacji geopolitycznej, o sytuowaniu Izraela. Nie bać się tego. O zakusach Kazali, co tam się dzieje w tym konflikcie. Jak pan jako polski Syryjczyk lub syryjski Polak widzi ten konflikt i jak pan tu w Gdańsku, Oliwie, Miastem Pokoju widzi ewentualne propozycje autorskie załatwiania sprawy. Ale niech się pan poczuje trochę jak król, bym pana prosił, i wykorzysta tą radę tutaj królewską, żeby w razie czego, gdy pan czegoś niepewny, to żeby pan powiedział, doradźcie mi, czy podejmijmy taką decyzję wspólnie, bo tutaj może nie jestem pewny, jakby to trzeba zrobić. Po prostu i poddajmy wtedy pod konsultację, bo chyba to jest najważniejsza rzecz, żeby uniknąć wojny w Polsce, tak? To jest najważniejsza rzecz. I tu jest też no, znak czasu, że pan tu przybył jako szef Rady Pokoju Królestwa Polskiego. Pamięta pan tą sytuację, gdy pan tu przybył. Więc po prostu oddajemy panu głos. Tak? Zrobimy teraz chwileczkę przerwy, moment, żeby pan miał pełne... Proszę bardzo, panie. Tak, ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Tam już dawno się szykowałem właściwie na spotkanie się tutaj w takim zacnym gronie, ale
nie zawsze wychodziło, bo cały czas człowiek jest zaangażowany w jakieś różne akcje, różne sytuacje, szczególnie teraz sytuacja w Polsce jest fatalna, że tak powiem, i trzeba walczyć o odzyskanie tej naszej Polski, właściwie przede wszystkim majątek, który został rozdany, który zgrabiony został, i tożsamości, którą próbują, polskiej tożsamości, którą próbują nam cały czas odebrać, ale... List obecności, słuchajcie. Ale oczywiście nie damy się. No, sytuacja na Bliskim Wschodzie, w ogóle to dlaczego ja się angażuję mocno dosyć w tej sytuacji, powiedzmy, w tych wydarzeniach tutaj w Polsce? Dlatego, że historia i doświadczenie moje z rejonu Bliskiego Wschodu. Wiem, że do 1948 roku, bez względu na to, że tam odbywały się wojny i tak dalej, druga wojna i tak, to wszystko było, w tamtym rejonie było w porządku. Syria była wielka. Dopiero w 1948 roku, jak powstał ten twór sionistyczny, że tak powiem, to zaczęły się te wszystkie problemy w tamtym rejonie i nie tylko. Przypominam, że jeszcze w czasie I wojny światowej, czyli tam w 15 roku, jak go Otomanczycy opanowali tam nawet północną Afrykę i rejon Syrii nawet i tam pewnie w Iraku jakieś tam tereny, to dopuścili do tej rzezi ormiańskiej w 15 roku, z czego no, 1,5 miliona Ormian zabudzili. Natomiast około 0,5 miliona Ormian uciekało do Syrii i znalazło tam schronienie, że tak powiem. Syria jest takim laickim krajem, takim krajem z tradycjami, bo myśmy rozmawiali na temat chrześcijaństwa, islam i tak dalej. Tu powiem tak na marginesie. Mufti Syrii, pan Badruddin Hassoun, mój przyjaciel, kiedyś powiedział, przemawiając w kościele na święto Wielkanocy, bo on zawsze jest gościem honorowym na święto Wielkanocy, to 4-5 lat temu. I on mówi, on stojąc na trybunie i tam powiedział, mój pradziadek był chrześcijaninem, bo tu chrześcijaństwo tu było pierwsze, nie? Później islam przyszedł jako religia i mój pradziadek przyjął ten islam. I ja jestem mufti. Czyli religia dla nas, pytanie o religię, ja zawsze powtarzam, pytanie o religię Syryjczyka jest obraźliwym pytaniem, dosłownie. Dlatego, że jeszcze przykład daję, na przykład jak Malula, miasto, w którym istnieje najstarszy klasztor na świecie, Malula. To jest miasto, jedno z trzech miast, w którym mówi się po aramejsku, modli się po aramejsku, uczy się... Tak jak Jezus mówił. Tak, dosłownie, bo to przecież Jezus to był nasz. W każdym bądź razie, jak weszło to ISIS do tego miasta i zaczęło niszczyć i prezydent Assad wydał, to znaczy nie trzeba było wydać tam dekretu czy tam tego, od razu wojsko syryjskie zaczęło walczyć z tymi ISIS-owcami i wyzwoliło to miasto, wieża kościelna była zniszczona w tym klasztorze. Ale trzeba było wołać na mszę niedzielną. Minaret meczetu stał. Nie zniszczyli go. To zainstalowano dzwonek kościelny na minarecie meczetu. I za jak czas mszy niedzielę, tam wołanie na ten, to imam meczetu razem z proboszczem dzwonili na minarecie meczetu. Jak został budowany meczet w następnym roku w okolicach, został nazwany meczet imieniem Maryi Dziewicy. Także to jest taka kultura. Muzułmanin jak idzie ulicą, czy tam przez bazar i tak dalej, jest czas modlitwy, bo 5 razy się modli.
to nie ma meczetu, to wchodzi do kościoła. W kościele wiadomo, gdzie ma stać, gdzie ma... Od razu proboszcz mu wskazuje, o tu jest kierunek Mekki, tu jest dywanik, czy tam kilka dywaników dla takich, którzy potrzebują akurat i ten. Kieruje go. Także oni tam w tamtym kierunku. Na przykład grób Jana Chrzciciela jest w meczecie u Magiarów. W centralnym miejscu, jak papież Jan II, Jan Paweł II był w Damaszku, to tam modlił się przy meczecie u Magiarów, przy grobie Jana Chrzciciela. Jak ja jestem na przykład gdzieś tam u arcybiskupa na przykład, bo wszystkich znam tam osobiście i tak siedzimy, dzwoni do mnie mufti na przykład i ja patrzę, mufti dzwoni, to ja mówię, przepraszam, muszę odebrać. A kto? No mufti Badreddin, to daj mi go później, bo ja tam tego, słuchaj bracie, tak dosłownie, słuchaj bracie, bo tam ja miałem to zrobić, tamtego to zrobimy, to pojedziemy i tak dalej, to oni już tam... Oni wszyscy się bratają, wszyscy się bratają. To taka jest ten. Jak ja chodziłem do szkoły, to ja nie wiedziałem, czy ta dziewczyna, która siedzi obok mnie na ławce, to jest ona Kurdyjka, Arabka, chrześcijanka, Ormianka, a jeszcze sunnitka, szyitka, to już w ogóle tam nie ten. Ja opowiadałem, że byłem kilka lat temu, kilkanaście lat temu, tam ktoś mnie pytał tutaj, mówi, Nawi, ty jesteś sunnita czy szyita? A ja się obraziłem. Ja mówię, co to za pytanie, bo ja sam nie wiedziałem, bo nie ma tu takiego podziału. Oni chcieli po prostu poróżnić chrześcijan od muzułmanów. Nie udało się, szczególnie w Syrii. Nie udało się, nie uda się. A przepraszam, kto oni? No, pytanie jest jasne. Azarowie. No, pytanie. Czosnek. Pytanie, czosnek. Tak, czosnek. Każdy mówi, no teraz cały czas toczyła się dyskusja od chwili, kiedy nad Syrię napadli. Z ponad 82 krajów tam zjechało, tam przez Turcję szkolili się w Turcji w czterech obozach i tam przerzucili ich przez granicę turecką i tak dalej, to no, po prostu oni udawali, że są muzułmanami sunnickimi, czyli niby wahabizm, który pochodzi od Żydów Hajbaru, Arabii Saudyjskiej na południu, tam gdzieś w rejonach południowych, bo tam były trzy klany żydowskie, no mieszkali razem, urzędowali normalnie. To pochodzą stamtąd, oni udawali, że są muzułmanami sunnickimi i oni muszą zrobić porządek z tą Syrią, dlatego że im się nie podoba właśnie ta całe to współżycie. Bo w Syrii nie ma nacji, nie ma religii, nie ma odłamu, który nie byłby reprezentowany tam. Tam. Nie ma. Absolutnie. Także taka jest tradycja. Jak mówię, powiedziałem. Czyli pan jest dobrze wybrany jako szef Rady Pokoju, bo pan umie współżyć nawet z Hazarami. Tak? Ja chcę, ale teraz no, przejdźmy na konkrety. Jak pan widzi właśnie rozwiązanie tego konfliktu, albo pan powie coś o genezie, jak pan go widzi, genezę tego konfliktu na Ukrainie, bo pan to inaczej na pewno widzi. Ale też no, my mamy taką propozycję, żeby zaprosić na konferencję pokojową do Gdańskiej Oliwy. Nie każdy wyłoży, bo to jest, na tym to polega, że to, ja to tak widzę, to jest proste przecież. To jest tak, Królestwo Polskie mówi tak, oddajcie nam Kresy Wschodnie, czyli oddajcie nam Lwów, Mińsk, Wilno, Królewiec, tak, ale rzucamy takie hasło. Konferencja międzynarodowa. Szeroko idziemy, nie? Wszystkie kraje, tak, wszystkie kraje. No tak, bo to wszyscy rzucają. Tak, wszystkie. Dobrze, oddajcie nam też Kresy Zachodnie, czyli Połabie, tak? Traktat Budziszyński i tak dalej. Rzucamy to na stół, mówimy, tak? Wykonajcie układ pokojowy. Tak, ale nawet nie agresywnie. Kładziemy nasze karty na stół, tak? Ukraina coś tam mówi, tak? Rosja coś tam mówi. Rosja na przykład mówi, oddajcie Krym, oddajcie Donbas, zostawiamy Królewie. No, coś tam mówi Rosja, tak? Niemcy coś tam też mówią, tak? Chcemy to, ziemie zachodnie, coś tam mówią, tak? Dajcie, tak. Amerykanie też coś mówią, tak? Że Amerykanie mówią, chcemy mieć tu interesy tu. No w każdym razie każdy rzuca na stół. No i zaczynają się negocjacje, tak? Zaczynają się negocjacje pokojowe, tak? Czy można ustąpić, tak? Czy jest sensem, żeby była tak wielka Ukraina, bo Ukraina stała się nagle wielkim imperium, tak? Dwukrotnie większym niż Polska. Myśmy na to walczyli 1000 lat,
oni to mają gratis od 91 roku. Kto? No imperium, tak? Bo to naprawdę to jest groźne. 600 tysięcy kilometrów, a mamy tylko 320. Tak, tak. I wtedy dyskutujemy po prostu. Ja tak to widzę, tak? I na przykład dochodzimy do wniosku, że no nie jesteśmy w stanie się dogadać, no to wojna, tak? No nie bójmy się tego słowa, no to walczymy. Hybrydowo, tak jak Niemcy w tej chwili, oni realizują tą Rzeszę, nazywana Unia Europejska, tu jest NATO. My mówimy, dobrze, chcecie NATO, bo my chcemy jako Królestwo NATO, jeżeli mamy bronić Północnoatlantyckiego Sojuszu, to chcemy po łabie, tak? No i takie są targi, tak? Ale po co się zabijać? No po co się zabijać? Kazimierz Wielki zwołał monarchów do Krakowa, nie wiem czy pamiętacie, do Wierzynka. To był rok bodajże 1700 bodajże, albo 60, albo 50 któryś. Wszyscy monarchowie Europy zjechali do Krakowa na 1300. Słuchaj, 1300 któryś rok. I myśmy mieli to zdolności zbierania. Był traktat w Oliwie, tak? Śmieszny traktat tu był w Oliwie. Wiesz, jak to wyglądało? Bo w tej, to było potop szwedzko-moskiewsko-brandenburgsko, właśnie ukraińsko-siedmiogrodzki, tak? No to było po potopie szwedzkim. Tak, po potopie szwedzkim. I tutaj debatowali, to było tak, Polacy przekazywali Francuzom, bo oni byli jako mediatorzy, oni przekazywali innym, tamci przekazywali innym, a oni innym. To po prostu, bo nie chcieli ze sobą rozmawiać. Ale dało się, podpisali. W Gdańsku też był pokój w sztumskiej wsi. Tutaj to po prostu, tu jest jakby terytorium pokojowe, tak? Bo się pozabijamy. Jeszcze raz mówimy, bo się pozabijamy. Tak? W tym pakiecie może znaleźć się problem Syrii, może się problem znaleźć, bo no wiadomo, co kombinują, co kombinuje Izrael. Kombinuje wojnę z Iranem, kombinuje próbę przeniesienia się do Hazarii, czyli tam jakiś wyłupać sobie kawałek. A być może pomyślcie, ale pomyślcie, może i Krym powinien należeć do Izraela. Nie wiem. No tam trochę dalej. Ale no, dalej, a to już jest kwestia tam. Azaria, Hazaria, zauważcie, a to są wszystko podejrzane. Ale zastanówmy się nad tym problemem, bo po co mają przez wojnę dążyć przesiedlenia, zajmować ziemię Palestyńczyków, niszczyć Syryjczyków, których atakują bez przerwy, jak rzeczywiście można ich osiedlić jak najdalej bliżej Azerbejdżanu, bo Azerbejdżan się zawsze kojarzył po prostu z Hazar, nie wiem czy dobrze kombinuję, tak? Ale wiecie o co mi chodzi. Że po co się zabijać? Chcecie, to was przeniesiemy tam, tak? I nie zabijajmy się o to. Podobno mieli, tak. I co 25 lat. No, stali sobie robić żam. Jest taka data chrześcijańska 1025. To jest są tak zwane lata jubileuszowe. Wtedy w tradycji chrześcijańskiej, jak były takie lata, to się nie walczyło w ogóle, tak? Zawieszało się broń. Więc mamy za dwa lata, za trzy lata taki ten i mamy tysiąclecie Królestwa Polskiego, koronację chrobrego. Więc może jest to dobra data, żeby po prostu zrobić to, co mówicie, bo oni, masoni kombinują, jak tutaj zmienić roszady w Europie, ale oczywiście na końcu wychodzi im, że wojna. A mówimy, można to samo zrobić, tylko pokój, tak? Może źle myślimy, tak? Dlatego poprawcie mnie, panie Nabil, oddaję panu głos, żeby pan to jakby spróbował po swojemu, tak? Jak pan to widzi? Ja myślę, że tak jak mówimy, oni mieli swoje jakieś tam państewko, konkretnie. No była Hazaria, tylko na mapie może znaleźć. Znaczy Hazaria, jeżeli chodzi o Hazarów, to oni są i muzułmanami, i chrześcijanami, tak. I Żydami. To znaczy większość przyjęła judaizm. Judaizm, tak. Ale od razu, według, nie wiem, jakichś tam nawiedzonych rabinów, stali się nagle, Hazarzy stali się semitami. Nie wiem jakim cudem. Także ten i oni mówią o antysemityzmie, szczególnie tutaj. Ale to Aszkenazy, ale tak. To są Aszkenazy. Ale to wszystko. Jak pan to widzi? No? To znaczy, semitami to są Palestyńczycy. Żydzi stanowili tam, nie wiem, 3%, 4%. To Sema, tak? Tak, bo to Palestyńczycy, ja mówię Palestyńczycy jako część Syryjczyków, bo to Asyrii. Tak jest. Tam, jeżeli mówimy o Palestyńczykach, w Palestynie byli muzułmanie, Palestyńczycy są muzułmanami, chrześcijanami i Żydami. I tam jest tam 3-4% tylko Żydów wśród tych Semitów, prawdziwych Semitów. I my do nich nie mamy nic tak. Ten. Ja, moi sąsiedzi. To są tacy rodowici Żydzi. Rodowici Żydzi, to są Semici. Semici. To są Semici, dosłownie, to są Semici. Nie ci Hazarowie, którzy przybyli. Nie. Natomiast w tej chwili, w tym tworze syjonistycznym, no pokażcie mi jednego Semitę, który rządzi. Nie ma, wszyscy są przyjezdni, wszyscy są ten. I uzdurali sobie ten. Ostatnio oglądałem taki film, który jest nagrany przez Izraelczyka,
liczbę, który spotkania z tymi, którzy walczyli wtedy w 1948 roku przeciwko temu. I facet siedzi, to u mnie jest na Facebooku, facet siedzi z takim uśmiechem, takim szyderczym. Tak, ja miałem karabin maszynowy, 250 strzałów. Ja nie patrzyłem, jak tam strzałem. A ile pan zabił? Ja nie pamiętam. Pan nie liczył. Nie wiem. Jest u mnie na tym, to jest oryginalny film wyświetlony czy nakręcony przez... Także są tam. A ja ze swojego doświadczenia, to znaczy z tamtym kierunku. I ja, wydaje mi się, tak, że oni zdają sobie sprawę, że nie będzie już, nie będą już mogli egzystować dalej w tamtym rejonie. A to Brzeziński już powiedział. Brzeziński mówi, że mam też liczył, mówi, że 24 roku. Tak, że do 20 roku. Ja myślę, że do 25 roku, mam nadzieję, już jak obchodzimy... Ale czy mamy czekać na wojnę, czy nie warto zaproponować rozwiązania pokoju? Nie, wojnę nie dopuszczą do wojny. To znaczy, oni nie mogą, bo rozpoczęcie jakiejkolwiek wojny przeciwko Iranowi, czy tam, oni teraz prowokują w Syrii. Tak, tak. Mówią, że to jest jakaś tam, jakieś wojsko, oddziały irańskie, co nie ma, to jest... Tam są tylko tam doradcy. Prowokują do tego, a Syria wstrzemięźliwie czeka, bo Syria ma problem z Amerykanami na Północnym Wschodzie i z Kurdami. No właśnie, z Kurdami. I na Północnym Zachodzie z Turkami. W tej chwili wojsko syryjskie już zaczęło, powiedzmy, przed kierunku północno zachodnim, północnym właśnie, na północy od Aleppo, żeby odzyskać te tereny, już odzyskuje te tereny, które są pod kontrolą turecką, powiedzmy, i częściowo kurdyjską. Natomiast pozostaną Amerykanie, co? Duże tereny? No, ja wiem, no to gdzieś około 15 tysięcy kilometrów. A tam nie ma tych obozów? Z Kurdami? Obozy są, no obozy, to znaczy nie z Kurdami, tylko obozy są na wschodzie, na Północnym Wschodzie, tam gdzie Amerykanie są. Amerykanie są nielegalnie. I oni codziennie kradną po 100 parę cystern z ropą, z naftową. Oni to wywożą do Iraku, z Iraku do Turcji, tam sprzedają nawet Izraelowi. Kradną tyle samo samochodów z pszenicą syryjską. A wiadomo, że pszenica syryjska to jest pierwsza pszenica na świecie. Ona tam. Pszenica urodziła się. No słońca dużo. I jest, nie. Pierwszy bochenek chleba został upieczony w Syrii. Z pszenicy syryjskiej. Pierwszy ziarenko pszenicy został wyhodowany w Syrii. Także to taką historię, której może nie znamy. Może był niedobry. Dlatego pszenica syryjska jest pszenica odporna na wszelkie choroby. I Amerykanie ukradli nawet te tam gdzieś na Florydzie, czy tam gdzieś chcieli tam... Ziarna, no bo oni modyfikują, tak, próbują. Tak. Ale kradną cały czas. Jak nie mogą kraść, Turcji tam gdzieś wysyłają swoje powiedzmy, do zbierania pszenicy. Jak leci ten rolnik Syryjczyk, tamtego, dobra, już. To, co kradną, później przylatuje samolot amerykański z bombą termiczną i spala resztę. Taka była sytuacja kilka lat temu, także dwa lata temu niedawno. No i kradną cały czas ropę. No, Syria chce po prostu uporać się już tam z tymi Turkami i z tym problemem turecko-kurdyjskim niby na północy. Natomiast Stany Zjednoczone to już tam, tak jak mówił tutaj marszałek, tam Rosja pomogła Syrii, bo ja temat interwencji Rosji w Syrii to ja znam dokładnie od zaplecza. Bo Syria nie prosiła o pomocy Rosji, tylko pojechał szef sztabu generalnego Syrii do Moskwy i spotkał się z Szojgo i mówi mu tak. Ja chciałem wyreferować tą sytuację, jaka jest w Syrii. Syria i Turcja i Rosja są historycznymi przyjaciółmi, bo to przecież kościół rosyjski podlega kościołowi syryjskiemu prawie. I
I to jest historyczny kontakt. Patriarchaty. Tak, patriarchat. To z tym się tak wiąże. I pojechał tam i mówi, słuchaj, 17% tylko zostało terenu, to znaczy oczywiście te duże miasta, ale pobiło otoczone wtedy. Palmira zabrana, jak Palmira jest w rękach tych, to 2/3 Syrii na wschód już jest w ich rękach, bo to pustynia. Od Palmiry na wschód do strony irackiej jest pustynia. Na południu baza amerykańska na granicy jordańsko-iracko-syryjska, oczywiście na terenie Syrii, Tenef. Także mówi, mamy tylko tyle terenów już tam pod tego, brakuje nam już tam, nie wiem, amunicji, tak, pomimo że Syria produkowała amunicji i tak dalej. I Szojgu poleciał go nad morzem, bo tam był Putin, prezydent Putin, i wyświetlał mu sytuację i Putin bierze za telefon i dzwoni do szefa sztabu generalnego swojego, do szefa sił, nie wiem, pancernych, do szefa lotnictwa, do szefa, i każdemu po kolei mówi, masz 2 godziny, żebyś mi powiedział, ile samolotów możesz tam wydysponować i do Syrii. Masz już godzinę 40 minut, żebyś mi powiedział, ile czołgów może mi tam, w taki sposób. I później, jak uzbierał te informacje, spotkał się z tym szefem sztabu generalnego, mówi, słuchaj, możemy tak zrobić. Tyle tam tego wysyłasz bez przesłania. Ci prezydent Assad cię wyraża zgodę. A ten dzwoni do prezydenta Assada, prezydent Assad powiedział tak. Na drugi dzień prezydent Assad przelatuje pod eskortą samolotów wojskowych rosyjskich i przelatuje do Moskwy. Prezydent Putin wyjątkowo czeka na niego na schodach. Biorą się w objęciach, podpisują porozumienie i wojsko i jest pomoc rosyjska, która uratowała w jakiś tam sposób już dalsze ten. Bo już w okolicach Damaszku, w Huta, to już zaczęli 30 parę tysięcy osób zginęło w Damaszku od tych ostrzałów z terenu Huty. Ale proszę powiedzieć, jaka jest to na Turcji? Ja wam muszę troszkę przerwać, bo jeśli schodzimy na te ważne szczegóły, panie, to spojrzałem, ale dziękuję wam, bo w międzyczasie spojrzałem na mapy, nie jestem taki biegły w tych mapach. No tak. Ja wam może przypomnę, że do Europy należy między innymi część Rosji, tutaj do Uralu, i kawałek jeszcze Kazachstanu. A Chazaria historyczna to jest dokładnie północny zachód Morza Kaspijskiego. Jakbyście tak spojrzeli na mapę, to jest Morze Czarne, to jest Krym, Ukraina. Potem jest takie wybrzuszenie, które Rosja jeszcze walczyła za Katarzyny z tymi, z regionem azerskim, tak, azerskie. I to wybrzuszenie, które jakby rozcina połączenie Kazachstanu z Ukrainą, że oni wchodzą w tym klinem. I to jest starożytna Chazaria. Więc gdyby Chazaria chciała wrócić na te swoje tereny, a to są właśnie ci Żydzi, to mniej więcej w tym miejscu się lokuje, czyli w te części odzyskane Ukrainy. Nie tylko. Tak? Ale mówmy tak wyjściowo, żeby nas tu położyli. No, tak. Więc tutaj Rosja jakby też, i teraz skoro jest ta wojna, to wychodzi na to, że Izraelczycy chcą na tyle osłabić Rosję, żeby Rosja zgodziła się dać swoje tereny pod Izrael, który tam się spokojnie mieści. Gdybyśmy radzili kopiuj w klej, to aż za dużo tego miejsca tam jest między Ukrainą a... przepraszam, ale nie sądzę, że im po prostu chodziło o Chazarię, tylko oni już opanowali Ukrainę. Opanowali Ukrainę. Ale co zrobić ze swoimi ludźmi w Palestynie? No to właśnie już przygotowują. I teraz przygotowują. Ale w którym miejscu? Jest plan Trójmorze na przykład. Albo Międzymorze. I ten plan, który zakłada od Bałtyku do Morza Czarnego, to jest tylko i wyłącznie pod ich... To pan mówi o tej koncepcji, która była przed jeszcze syjonistami. Pamiętacie, był taki ruch antysyjonistyczny, który mówił, nieszczęściem dla Żydów będzie stworzenie własnego państwa. A wszyscy na świecie myśleli, że jak stworzymy im własne państwo, to oni też się zaczną już integrować i po prostu będzie świat by miał spokój święty. No wtedy tak myślano. Więc... ja powiem w ten sposób. No jak pan sądzi, oni chcą jakby diasporę znowu zrobić bez państwa, czy jednak chcą zrobić państwo Izrael? Czy chcą to
rozdysponować w Trójmorzu, że będą rządzić państwami, bo oni wolą rządzić państwami, niż mieć własne państwo. Właśnie oni tak myślą właśnie, dlatego w Ukrainie i to, ten plan Trójmorza odnowiony jest w tej chwili. Byłyby oni zajmowali te naczelne urzędy. Tak jest, oni będą zajmowali tak jak w Polsce to robią. Tak, i są tak jak w Polsce to robią. Państwo im jest niepotrzebne, byleby był w każdym państwie rządził. Tak, natomiast im, dlatego mówiłem o Chazarii, im nie chodziło o to, żeby tam wracać do Chazarii, czy tam tego, bo oni wiedzą, że z Rosją nie ma zabawy. Po pierwsze. Po drugie, Chazarzy przyjęli przecież 8%, ponad 8% Afgańczyków to są Chazarami, ale muzułmanami. Czyli Chazarzy przyjęli, większość przyjęła judaizm, ale też przyjęli i chrześcijaństwo, i islam. I tak jak mówię, w Afganistanie to jest ponad 8,9% chyba procent Chazarów, ale to są muzułmanie. Także oni wiedzą, że tam są różni. I ja nie sądzę, żeby im chodziło o to, żeby tam wracać tam i tak dalej, tam założyć państwo, bo tak jak mówiliśmy przed chwilą. Czyli wolą tą opcję tą przed zjednoczeniem. Panować z góry, wiesz. Ale co wtedy z Izraelem? Rozdysponować ich, relokować ich do każdego kraju jakoś. Zdają sobie sprawę, tak? Bo przecież każdy Izraelczyk w tej chwili, ja nie mówię o Palestyńczykach, którzy tam mieszkają, ma dwa obywatelstwa. Nie ma takich, to znaczy od 48 roku, to tam też... Czyli każdy Izraelczyk ma dwa, czyli albo Polak i Izraelczyk, Ukrainie... I wracają. Niektórzy już wracają do swoich krajów, to znaczy tam do Stanów Zjednoczonych. Pana koncepcja, że oni znikną i rozdysponują się, ale na urzędy centralne każdego państwa, czyli tak Rumunia, Bułgaria, Węgry, Polska i tak dalej. Zostają przecież paszporty. Przecież judaizm to jest religia. I jeżeli ten, no to nie jest tam państwo, ani narodowość, ani ten. To jest religia. I tak jak każdy muzułmanin. Ja jestem muzułmanin, ja mieszkam w Polsce, mieszkam normalnie, żyję, walczę o te sprawy polskie tutaj, ale nie dlatego, nie zabrania mnie bycia muzułmaninem. Ta walka. To oni jeszcze może czekają, może dokończmy to zdanie, to oni jeszcze dokończają, żeby wyczyścić te kraje typu Ukraina, Polska z elit polskich, tak. Żeby to przejęcie władzy, bo mogliby to odpalić już jutro, ale mówią, jeszcze trochę elit jest, trzeba je wykończyć, wykosić i w to miejsce przychodzą, czyli jak to mówili po wojnie, że wycinamy do głowy i na to miejsce wstawiamy swoje. Ale na Ukrainie to odbywa się oficjalnie, bo przecież Zełiński. Premier i 10 ministrów mają paszporty izraelskie. Czyli to już jest właściwie Hazarie. 12 osób, którzy są w rządzie, mają paszporty izraelskie. Nawet się nie kryją. To co nigdy w życiu, w żadnym kraju się nie dzieje. Że ktoś tam... No to w takim razie rodzi się pytanie, słuchajcie, ponieważ panowie chcą wcześniej, znaczy nie wcześniej, tylko już debatujemy, nawet my jesteśmy zmęczeni. Może tak, coś co jest najważniejszego, ale musielibyśmy w tej sprawie jednak podjąć jakąś uchwałę, apel. Rzucam jeszcze temat, słuchajcie, wokoło, niech was idzie, na temat osób szlachetnych, bo zawsze naszą domeną było wybieranie osób szlachetnych. My zaproponowaliśmy, może przez my zarekomendujemy pierwsze osoby, ponieważ też nie ma w Polsce tak dużo osób szlachetnych, ale może wy nam podpowiecie. Zaproponowaliśmy po prostu, byliśmy pod wrażeniem przede wszystkim, nie wiem czy pamiętacie, tego pana Wolaka, który jest szefem Polonia Christiana, który powiedział, o demokracji i monarchii, dlaczego właśnie demokracja nigdy nie zaakceptuje monarchii. No i rzeczywiście postawiliśmy go właśnie jako pierwszego kandydata, czy jednego z kandydatów, bo to robi wrażenie. My to potem publikujemy, prawda, taki tytuł szlachetny, zasługujący na, można powiedzieć, order Łokietka, tak? Czyli tego, który w sumie, mówiąc o monarchii, zjednacza Polaków, bo zrozummy, król to jest w znaczeniu jakby naszym, żebyśmy rozkminili urząd króla, to król to jest ojciec narodu. Skoro ojciec narodu, to on niestety ma w bagażu dzisiaj ma sodomitów, LGTB-owców, ma wszystkich, tak, bo to jest ojciec narodu. Nie może kogoś wykluczać, no bo jest ojcem narodu. Ale jest zjednoczycielem, czyli jego obowiązkiem jest dobrze wychować te dzieci. Czyli po prostu tłumaczyć, że ten kierunek jest zły. Blokować taki kierunek demoralizacji własnych dzieci, bo który ojciec pozwoli na demoralizację własnych dzieci. Więc dlatego ta nominacja dla nas jest ważna. Myśmy zaproponowali Jerzego Wolaka, redaktora Polonii Christiana, Nikołaja Iwanowa, to jest taka postać, która ma takie rosyjskie nazwisko, on napisał o zapomniane ludobójstwo NKWD z tych lat 37-38. On pierwszy to poruszył, więc jest dla mnie to wielki człowiek.
I Dorota Truszcza, która ciągle gada, teraz rozmawia z panem profesorem Nowakiem i ona jest takim modus operandi, która jakby upublicznia historię. Nie wszystko nam się tam podoba, ale jednak jest to osoba, która, że tak powiem, no dużo zrobiła dla popularyzacji, to co pani powiedziała, prawdziwej historii, tak? Bo fałszywa jest historia, jest przyczynkiem do fałszywej polityki. Więc po prostu te tematy omówmy i teraz podejmijmy jeszcze, czyli ja proponuję trzech, wy dorzućcie ewentualnie i podejmijmy jakąś uchwałę w sprawie jakiejś takiej rezolucji pokojowej, apel oliwski. No to apel oliwski, słuchajcie, nie może być inny jak pokojowy, tak? Może tutaj zróbmy chwilę przerwy, sekundkę. I ona włączy kolejne, bo żeby nam się po prostu nie wyłączył. Także jakby rzucam to, bo chcecie państwo puścić, ale podejmijmy te uchwały. Może macie własnych kandydatów, znacie to środowisko. Im więcej osób, jakby król zawsze no, pasował na rycerzy. Także po prostu możemy też nie chciałbym osoby nieżyjące nominować, ale generalnie bym się opowiadał za żyjącymi. One mają duży wpływ, tak? Może one nawet o tym nie wiedzą, czy dowiedzą się po jakimś czasie, ale myślę, że to ma jakiś wpływ. Kochani, od pani Elżbiety zaczynamy. Czy te trzy osoby pani odpowiadają i czy dorzuca pani do tej puli jakąś jedną osobę? Znaczy ja tutaj nie mam zdania, bo musiałabym jednak... Dobrze, to jest według separatum, to idźmy dalej. A czy pani ma jakiś kandydat? Ja mam znać. Nie mam. Na ten Stefan? Moment nie mam. Nie mam uwag. A propozycje jakieś nowych osób? Pomyślę. Ale to trzeba dzisiaj. Pan... Pana Specaka znam, poznałem, słuchałem jego wypowiedzi. No co do tych pozostałych osób, Iwanów, tak, a Dorota Truszczak, ona ciągle z tym Nowakiem, to to Polskie Radio Jedynka. To wszystkie rozmowy, które ona tam prowadzi od 2 lat, tak, to, ja. To jest ta redaktorka. Ona to robi. Nie zgadzamy się, ale ten sposób nam odpowiada, że ktoś popularyzuje wiedzę historyczną. Bo tego do tej pory nie było. Tak. Czyli jest pan za. Pan Nabil? Ja proponuję kandydaturę księdza profesora Gusta. Pan profesor Gust już był. Już był. Już był? Już był. Tak. Jestem na panie. Może jeszcze ktoś panu przyjdzie. To bardzo się cieszę. No jeszcze ktoś może. Też może pani Kamila, może pani kogoś przyjdzie do głowy? Pan Nabil Malazji. Okej, przyjmujemy. Ja nie widzę problemu. Jest zgoda na to? Powszechna? Jest, dobrze. Czy mamy Nabila dokładamy? Pan Marian? Nie mam na razie. Czyli mamy na razie tylko 4 osoby. Pomyślcie się ze świata publicznego. Zobaczcie, nie ma osób szlachetnych. Teraz pomyślcie. To właśnie, no zaraz, macie, przecież lecicie tam przez tych wszystkich reporterów. Gadowski był, tak? Czy wszyscy byli? No, ja też nie mam więcej. No, przepraszam bardzo, ale nie mam. No, będą 4, to będą 4. A jeżeli był, to może Sykulski, Leszek Sykulski, no miałbym tutaj... Pan mówił o redaktorach, tak? Tak, o tym Sykulski. Sykulski, tak. No. Jest zgoda? No da, Sykulski. Czy ktoś jest przeciw? Dorzucamy... No, Gadowski. No nie, Gadowski, no, panie Boże. Fałszywa, ale on jest fałszywy. To już był, ale to chodzi o to, słuchajcie, my jesteśmy od tego, żeby nawracać. No więc właśnie, tak, ale... Wiecie, nie szukajmy aniołów, bo tu nie chodzi o świętych. No to żeby nie było, żeby tutaj głosujemy. Tylko... Jacek Hoga? Może być, Jacek Hoga. Dobrze. Bo on poszedł ostatnio na monarchizm, ma pan rację. Czyli tak, dorzuciłem pana Nabila do tej trójki. Nabil Al-Malazji, dobrze piszę? Tak jest. Dobrze, Al-Malazji. Sykulski Leszek i Jacek Hoga, dobrze. Jeszcze ktoś, no dobrze wam przyszło. Widzicie, zaraz zaczęło się, no im więcej tych szlachetnych, my ich dobrze. Ale Bieszka już zmieniali. Tak, był, No właśnie, ale dobrze myślicie, bardzo dobrze. Może jeszcze ktoś, bo to jest moment, przychodzi i trudno, za rok dopiero będzie następna okazja. Zawsze to Nie. Dopiero za rok. Bo nie chcę tak robić, żeby... Ale możemy, oczywiście, był raz taki wyłom, właśnie chyba z Koczwarą był taki wyłom, żeśmy zrobili z księdzem Koczwarą. Natomiast generalnie nie chcę tego robić, bo po prostu to jest już taki sejm no, kończący ten rok, nie? Już to może z naszego grona Wiesiu Jagiszewski. A to może ksiądz Isakiewicz Zaleski, bo jednak tutaj jego... Już jest. Nie, chyba nie jest. No. Dlatego tutaj ja go podziwiam za konsekwencje i wytrwałość. On jest Ormianinem chyba w ogóle. Tak. Znaczy korzeniem. Dobra, dopisaliśmy. Wiesia naszego? No można. No można. Wiesław Janiszewski. Nepotyzm, szwagier. No ale to nie ty zgłosiłeś. Niech się poczuje, no słuchajcie, zamykamy listę, już jest raz, 2, 3, 4, 5 i plus 3 to jest 8, dobrze.
Zamykamy tą listę, no i zostało. Tak? Ja chciałem już się... To ostatnia uchwała. Wypracujmy uchwałę. Słuchajcie, została nam bardzo prosta rzecz. Odezwa Oliwska. Ja piszę. Kochani, niech każdy dołoży tej odezwy Oliwskiej. Pokojowa, jeśli dożyjemy z przodu, pokojowa, żeby nas nie tutaj... Odezwa Oliwska. Chciałbym też, byście... Chyba, że jeszcze coś naprawdę chcecie powiedzieć. A czy jest jeszcze ksiądz Józef Maj? Możemy dorzucić Józefa Maja. No nie ma problemu. Maj. Dobrze, już jest dopisane. Jest zgoda? Co mam? Lech Pietrzak. Nie znam człowieka. Leszek Pietrzak. Historia zakazana. A historyk, no to... muszę się powiedzieć. Nie będę tak ciemny, jak pani Elżbieta powiedziała. Jak jest. Znaczy ja mam różne wątpliwości do Gadowskich. Ja myślę, że to biały wywiad jest czasami, tak mi się wydaje, że dziwne. Nie, o Gadowskim to nie mówimy dzisiaj. Tylko może pani profesor Krzyśkowska. Nie znam też. Krzyśkowska. Wiecie, kto? Zostawmy. Żona Jana Krzyśko? No, ona proponuje pokój właśnie. Rzuciła tak, takie hasło w Warszawie. Byliśmy na samej konferencji. Tak, właśnie. No, ale o kim mówimy teraz? Krzyszko? Krzyszko. Nie, filozofka. A jak ma na imię? Maria. Maria. My byliśmy właśnie z Nabilem na jednej konferencji w Warszawie w październiku i ona zaproponowała w swoim wystąpieniu konferencję pokojową, która miała być w grudniu w Warszawie. Dzwoniłam wczoraj do Świdra, do Warszawy. No niestety będzie dopiero w marcu ta sesja, ale to był jej pomysł właśnie, żeby tutaj też kobiety, bo jednak my mamy ten dar, tak, że pokojowo mężczyźni idą do walki, żeby ogłosić. No to dopisałem panią Marię Krzyszkowską. Mimo, że w ciemno, no. Jebaczka społeczna, filozof, polityka. No jest dopisana, okej. Okay. Lech Pietrzak ze znakiem zapytania. Wiem, że pan chce? Nie, jeżeli to już zakończony jest... temat, to jeszcze chcę coś dodać. Proszę innego. Nie, ale to jeżeli to się zakończy, to potem ja. No, ale to musi nagrywać. Jeszcze w ramach... Szlachetne osoby, to ja nie mam więcej do dodania. Słuchajcie, to ja rzuciłem temat, niech każdy coś dopowie, bo za chwilę będziemy kończyć. Marszałek, ty odstukaj i mamy zakończenie, będą tylko rozmowy kuluarowe i odjazdowe. To ważną rzecz, o, jeśli mogę powiedzieć. Ale w ramach obrad? Proszę bardzo, dajemy panu głos. Mówiliśmy o tych trudnościach wyborczych i o fałszerstwach. I jesteśmy bardzo podobni do Stanów Zjednoczonych. Tak. I chciałem tylko podać jeden fakt z ostatnich wyborów. One były chyba miesiąc temu, tak? Tak, do Senatu. Wygrał jeden z senatorów, zmarł miesiąc przed wyborami. Proszę zobaczyć, jaka jest skala oszustwa w Stanach Zjednoczonych, skoro elektronicznie tam się głosuje, w ogóle się nie sprawdza weseli, dowodów i tak dalej. Jest duże zaufanie, każdy może przyjść głosować. Tym bardziej można fałszować te głosy. No ja nie sądzę, żeby było aż tak wielu ludzi zainteresowanych wyborem osoby, która zmarła przed miesiącem. To daje bardzo dużo do myślenia. I wprowadzanie w Polsce teraz nowego systemu głosowania, tak, elektronicznego, bardzo chcą to wprowadzić, to jeszcze ułatwi, jeszcze bardziej fałszowanie. Czy my jesteśmy pewni, że oni od samego początku oszukują, ale my ale chcemy... Zobaczcie, jaka skala tego oszustwa. Osoba nie żyje od miesiąca, tak. I co? My, się wygrywa wybory. My jesteśmy tacy ciemni, my nie wiemy, że nasz ulubiony kandydat na senatora, on już nie żyje, a my i tak idziemy na niego głosować? Nie. Przecież to jest absurd. Tam jest inaczej, bo tam się głosuje elektronicznie chyba miesiąc, dwa miesiące wcześniej. Oni głosowali zanim on jeszcze żył. Wcześniej. I oni to doliczyli, więc to tam jest troszkę inaczej. Ale ja bym powiedział tak, my możemy wypracować taką metodę, ale mówię, zostawmy sobie to na później, że oprócz tego, że listy my podpisujemy, to tworzymy własne listy podpisowe. Jako sufragia. I wtedy przekazujemy do sądu, pokazujemy, proszę bardzo. Oni mówią, tak, ale nielegalne, bo nie można. Zaraz, zaraz, ale wykazaliście 80 tysięcy, a my tu pokazujemy legalnych 150 tysięcy. Co wy na to? Co nie możemy zebrać legalnych, oficjalnych podpisów i co wy na to? Tu mamy podpisane jako dowód w sprawie, tak? A wy mówicie, że no jak? Coś tu jest nie tak. No ich listy idą na przemian. No właśnie, ale my mamy sufragię, mamy 150 tysięcy. Ale powinniśmy trzymać alternatywne. Ale to za miesiąc będziemy dyskutować, czy mieć po prostu alternatywne podpisy nasze, własne, do głosowania. U nich trzeba tajnie. Ja się podpiszę, to są nieważne. Bardzo ale oprócz tego możemy mieć sufragię, czyli ci ludzie, zobowiążamy ich, żeby podpisali się, że głosowali. Tak? I jako dowody. I wtedy w sądzie oni wyliczą... Znaczy nie, polskie prawo, ja tutaj wyprostuję, bo to też jest ważne przy zbieraniu podpisów. W polskim prawie jest tak, że my możemy listę poparcia dać wszystkim kandydatom. Zapamiętajcie to. Więc w momencie, kiedy macie problem ze zbieraniem podpisów, ja się umawiam
z innymi osobami i osoba podpisuje na trzech listach równocześnie, lista poparcia. I mówcie to ludziom, że ja się podpisałem Kowalskiemu. Nie, ty możesz się, bo to jest tylko twoja zgoda, że ty możesz występować. Ale tak. Ja nie jestem zobligowana, nie muszę głosować na wyborach. Tak. Ja mówię o czymś innym. Ja mówię właśnie o sufragiach. Ja mówię, że w naszej tradycji królewskiej były sufragia. Bo tu jest czyli człowiek sprawa, głosował na kogoś, musiał się podpisać, tak musiał dać guzikiem herb, tak było ci z palca, tak jest, że herbę potwierdzenie. I jeszcze tam jakąś kreskę. Także to było pewne, że on naprawdę tak głosował. Ale będziemy o tym mówić za miesiąc, nie chciałbym dzisiaj o tym decydować. Ale ja mówię o tej technicznej sprawie podbierania podpisów, bo to jest naprawdę nieosiągalne. Nie, ja wiem, jak Stefan miał. Niech każdy dołoży cegiełkę do odezwy, pokojowej odezwy, apelu do Polaków Oliwskiej. Dzisiaj tu jesteśmy, to nam już to się nie wróci już. No może ja zacznę, tak? Ale proszę. Przepraszam, ja w kwestii formalnej. Proszę bardzo. Ja bym, to co ja powiedziałam w swoim wystąpieniu, że my też musimy dać apel do Ukraińców. To, co powiedziałam na... Ale to jest pokojowa odezwa Liska. Nie pisze do kogo. Tak, że my też apelujemy do Ukraińców o zakończenie tej wojny. Oni się też muszą cofnąć, bo ich żądania są w tej chwili absurdalne. Tak? Oni muszą usiąść z Rosjanami do stołu, dlatego że tam mieszka ludność rosyjska. I oni to doskonale wiedzą, tak? Że muszą stworzyć im warunki życia w swoim państwie. No a ten wyskoczył, że on chce Krym. No tak, więc dlatego... Napisałem pierwsze zdanie. Apelujemy do Ukraińców o zakończenie wojny. Żądania Ukrainy na dzisiaj, tak? Żądania Ukrainy są absurdalne. Tak miałem to zapisać? Nie. Tutaj porozumienia miejskie już były, prawda? Musimy się, to co Putin powiedział 19 grudnia, dlaczego, tak? Bo on to dokładnie powiedział, dlatego nie w Warszawie, zwróćcie uwagę, Sikorski wtedy mataczył, prawda? Był szefem MSZ-u, wycofano Polskę i te porozumienia były na Białorusi. I obie strony podpisały. Czyli Ukraina podpisała porozumienia mińskie i właściwie ich nie realizuje. Tak? Bo ta ustawa o języku, no to była złamana. Ale ja bym poszedł wyższy poziom. Nie chodziłbym o porozumienia mińskie, nie znam tych porozumień. Napisałem tak, apelujemy do Ukraińców o zakończenie wojny. Tak jest. Żądania Ukrainy są absurdalne. Czyli to już bym nie, to już bym dalej nie. O zakończenie wojny. A to się w negocjacjach zawsze wytworzy. Tu nie, tak szeroko nie wchodźmy. Dobrze. No, musi być to zawsze... Zawężają. No nie, ale te żądania typu dajcie nam cały teren, no to nigdy nikt nie stał. No tak, ale tego nie piszemy. To jest niekończęca. Prawda? Dobrze, tak. dobrze. Pierwsze, ja nawet piszę skrót, panie, dobra. Jeden. Ja o tym ciągle rozmawiam. Panie Stefanie. Niereformowalni są. Panie Stefanie, jako drugi punkt, żebyście mieli udział w tej uchwale, jako drugi punkt pana zdanie na ten temat. To popieram. Proszę się jeszcze wysilić na coś, jakiś dodatek autorski. Nie. Słuchajcie, sprawa jest tak oczywista dla tych, którzy tu siedzimy. To może pan zaapeluje do władz polskich o zakończenie, to jest wpłynięcie. Tak? Może idziemy, tak brniemy, jesteśmy, Zachód cieszy się, bo pozbywa się swojego uzbrojenia. My wszyscy o tym wiemy. A Ukraińcy nie wiedzą, że muszą płacić, na razie płacą leasingi. Oni płacą terenami i płacą surowcami. Oni już, ja myślałem, że się pozbyli 16 milionów hektarów. Oni sprzedali już 17,2 miliona hektarów najlepszej ziemi rolnej. Już ich nie mają. Monsanto, które tam przestało istnieć na Zachodzie, odrodziło się w Ukrainie. Proszę Państwa, no, Zachód robi w trąbę całkowicie tą Ukrainę, a Ukraina idzie, brnie tą wojnę, a tam ci się cieszą, bo się pozbywają uzbrojenia, codziennie się, dostają kasę. Codziennie Ukraina się zadłuża. Nawet świadomość codzienna Ukraińcy nie mają pojęcia. Czyli tracą terytorium. Tak, a jeżeli chodzi o pomarańczową rewolucję, która kosztowała 5 miliardów, jak przyznała pani Nuland, na koniec taka rewolucja pomarańczowa, czy Majdan, kończy się tym, że wynajęci ludzie strzelają i do jednych, i do drugich, a za chwilę przyjeżdżają dobroczyńcy, dają broń znowu tym i tym. I to jest to, o czym pan mówił, żeby się muzułmanie z tymi, katolicy z tymi, żebyśmy się wszyscy bukli i kupowali broń i płacili nie wiadomo czym. Ktoś na tym zarobił. Także to. Czyli tak, apelujemy do władz polskich o zakończenie wojny. Opowiadamy się za pokojem, tak? Tak. Za pokojowym rozwiązaniem. Jesteśmy przygotowywani, jest pobór szykowany. Tak? No właśnie. Wiele osób, więc na to przeciwiamy się przygotowaniom do wojny, tak? Oni hasło dzisiaj wysunęli. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
Ja się z tym civis pacem parabellum. To jest absurd handlowy. I wspomagamy tylko przemysł zbrojeniowy tam w państwie. Jest jakiś deal pod tym. No. Tym bardziej, że żadna wojna sama się nie tworzy niczego. Ona zawsze ma jakieś zarzędy. Dobrze, pan Stefan, pan marszałek. No proszę mówić. Więc zgodnie z zasadą, że każda wojna ma jakieś zarzewie, jakąś iskrę i zawsze ktoś na nie zarabia. A wiemy, nie jest tajemnicą, że są państwa, są organizacje, których towarem eksportowym jest właśnie wojna. Są drony. Więc to zależy, bo jest największa rzeka, którą spływają pieniądze. Potem dopiero żywność, potem może inne. Ale tutaj właśnie i wojny powinny w ogóle ze świata być wyeliminowane w imię dobrze pojętego pokoju. I na tyle mamy mądrych ludzi w Polsce i na świecie, w Europie także, żeby mogli usiąść do stołu i dyskutować problem pokoju. Czyli opowiadamy się za konferencją pokojową. Tak. Jak powiedział dawniej jeszcze nieżyjący już pierwszy sekretarz PZPR, towarzysze, nie ma problemu wojny. Jest problem pokoju. I to należy kłaść na serce wszystkim mądrym, przemądrzałym, wojna o pokój, nie? A nawet mądrałym w Europie. Proponuję przypomnieć słowa Michalkiewicza, że jest to wojna do ostatniego Ukraińca, jak go zabraknie, to do ostatniego Polaka. I jesteśmy na tym etapie, gdzie kończą się za chwilę siły ukraińskie, tak, bo jednak dostają dużo strat. Wojną zajmują się ludy o prymitywnej mentalności przede wszystkim. Już ponad 2000 Polaków zginęło tam. Cmentarz jest w Olsztynie, wiecie o tym, specjalny cmentarz. Już jest, tworzył taki amerykański. Tak, no a on się nazywa amerykański. A to są Polacy. Dobrze, ja niestety muszę jechać. Ale jeszcze chwilę, ale proszę wierzyć, że to jest są sekundy. Ale pan Stefan ma obowiązki opiekuńcze, bo to jest żona, i nie może żona sama w domu zostać. No ja to rozumiem, ale panie marszałku, to jest kwestia... Ale kworum mamy w razie czego. Kwestia, bo ja to przeczytam za chwilę i zamykamy. No Nabil, teraz dwa zdania. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tak jak mówię, żadna wojna nie jest naszą wojną, bo kiedyś ktoś tam wyskoczył w Sejmie i powiedział, to jest nasza wojna i polecieliśmy do Iraku wtedy i nasi żołnierze tam zginęli. Po prostu za czasów. Misja pokojowa. I prezydent Kwaśniewski wtedy wysyłał. A potem Colin Powell przeprosił, powiedział, że ta ampułka tam to nie była broń chemiczna, tylko ustawka i tak dalej. Ale nic. Ale idźmy dalej. To nie jest nasza wojna. Co jeszcze? Opowiada się pan za konferencją międzynarodową, opowiada się pan. Oczywiście, ja opowiadam się za realizacją porozumień w Mińsku. Bo to były konkretne porozumienia z udziałem wielkich, to znaczy mocarstw, powiedzmy, i nie zostały zrealizowane. I w tej chwili zostały zerwane tak naprawdę. Zostały zerwane, wiadomo z jakiej strony. Także, przez Żołnierskiego. Pani Kamila. Tylko rozwiązania pokojowe są przyszłością dla ocalenia ludzkości. Ale jeszcze jakiś konkret, że coś by pani sugerowała, na przykład, jeżeli te nasze władze nie będą chciały iść w pokój, tylko w wojnę, no co zrobić w takim razie, tak? No, że można tutaj, bo to jest do narodu też polskiego, że Polacy powinni chyba, jakby to powiedzieć, ja nie wiem, no ale bardziej aktywnie wyrazić sprzeciw wobec wojny, aktywnie. Czyli takie ostatnie dynamiczne wołanie, takie ostatnie do Polaków, zdecydowany głos. Do zdecydowanego głosu, zdecydowanego głosu. Dobra, czy nie powinniśmy myśleć cały czas z tyłu głowy, mieć sprawę szczepionki, która zabija mrą jak muchy na świecie. Właśnie chciałem uzupełnić, że na Ukrainie, w Ukrainie ludzie giną z powodu wojny, a w Polsce ludzie giną z powodu szczepionki. I dla dzieci mają najmniejsze dzieci mają szczepionki. Ale słuchajcie, nie mieszajmy dwóch faktów, bo tutaj wejdziemy w pandemię. Ale jednak to jest ta sama branża, zabijanie ludzi. Tak. Polska nie może dążyć do wojny poprzez różne działania, w tym między innymi tworzenie rządu Białorusi na uchodźstwie, a tak samo tworzenie rządu Rosji na uchodźstwie, co jednoznacznie kieruje nas w kierunku wojny konfrontacji z Rosją. Czyli nie dajmy casus belli, tak? Nie dajmy tworzyć rządu Białorusi i tak dalej, i tak dalej. O tych szczepionkach, pokojowa odezwa Oliwska,
może na końcu, że ja bym to tak ubrał, eufemistycznie troszkę, że apelujemy do władz o opamiętanie się, prowadzenie wojny wobec Polaków. To, co pani Elżbieta powiedziała. Preparatem chemicznym, ale to nie jest szczepionka, prawda? Wprowadzeniem niezbadanych preparatów. Wojny medycznej, to już dokładnie napisze, wobec Polaków. Może tak być? Tak, bo szczepionki, tak, to wiecie, o co chodzi, tak? Nam to przyblokują praktycznie cały ten... Ale teraz dzieci maleńkie, półroczne, nie? Półroczne, tak. To jest po prostu taki... Szczury się nie szczepią, bo nie zakończono badań na ludziach. Czyli tak, czytam. Pokoje Wady Zwaliska. Apelujemy do Ukraińców o zakończenie wojny. Dwa. Apelujemy do władz polskich o zakończenie wojny. Sprzeciwiamy się przygotowaniu Polski do wojny. Każda wojna ma zarzew i każdy ktoś na niej zarabia. Są kraje, którym towarem eksportowym jest wojna. Opowiadamy się za międzynarodową konferencją pokojową. Wojnami zajmują się ludzie o prymitywnej mentalności. To nie jest nasza wojna. Porozumienia w Mińsku. Rozwiązania pokojowe. Nawołujemy Polaków do zdecydowanego głosu o pokój. Nie dajmy casus belli. Prosimy o pamiętanie się, nawołują o pamiętanie się prowadzenie wojny medycznej wobec Polaków, szczególnie wobec dzieci. Ja chciałem Państwu zwrócić szybko uwagę, jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, mówię o tym incydencie z bombą, która rzekomo przyleciała z Rosji. Potem z Ukraińcami, z którymi rozmawiałem, oni uważali, że to przyleciało z Białorusi, bo to zasięg 300 kilometrów. Myśmy wezwali w sposób śmieszny ambasadora i powiedzieliśmy, że ruska rakieta. A okazuje się, że to mogła być w ogóle mistyfikacja, mogły być tylko części, bo traktor, który obok stoi, ma te całe koła i tak dalej, ale największe żale mam do polskiego rządu, do polskich władz, do premiera, do pana prezesa, bo do końca dnia, do wieczora nikt z nich nie wysunął nosa przed kamerę i my Polacy nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Cały świat spekulował, że zaczyna się oto trzecia wojna światowa, bo w Polsce ani premier, ani prezydent, ani minister obrony, ani Kaczyński, ani jego kot nie wyszli przed kamery i nikt nie powiedział nam, co jest szykowane dla nas, prawda? A potem misja ukraińska ma przyjeżdżać jeszcze badać. Kto nam to porzuca? Bo, żaden z nich, bo to była prowokacja do szerszej. Bo żaden z nich, ani Kaczyński, ani jego kot nie są fotogeniczni. No, o, no, brawo! No właśnie. Ja kota swojego nazwałem Pfizer. A to się okazało Pfizerka. Nie, pozwólmy się sprowokować do wojny, tak? To jest to pana jakby ten. Kochani, czy ktoś jeszcze chce powiedzieć coś bardzo ważnego, ale krótko, bo zamykamy to posiedzenie. Czy ktoś ma takie coś niedosyt jakieś, coś chce powiedzieć jeszcze? Nieraz tak zostaje coś ważnego, takiego, no dwa zdania. To znaczy, panie, ja chciałem tylko tam zapytać, czy pan Kierzmikiewicz jest na... A, to zawsze mówię, że to pan się... Jest na liście tych... Szlachetnych? Szlachetnych. Dopisujemy? Dopisujemy. Dobrze, tak. Jarosław Kierzmikiewicz. I proponuję jeszcze panią... dzisiaj starasz. Ewę Żałuską. Pani mecenas Ewa Żałuska. Ona właśnie zginęła z mediów, jakoś dziwnie zginęła. Ona ma swój kanał, Oko Żałuskie. Ona udzielała się ostatnio. Jakie ona się udzielała, ale konferencji. A ja się dopisuję pana Mariana Redesa, może być? Mariana. Dobrze jest. Słuchajcie, to za dużo. Teraz jak było trzech na początku, to się zrobiło, już wam mówię. Nie, więcej. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Leszek Pietrzak jest, Leszek Pietrzak, muszę sprawdzić. Może go dodam, dopisałem go, ale warunkowo. Leszek Pietrzak. Leszek Pietrzak. A, nie znam. Prowadzi kanał. Tak? Historyk. Tak, znaczy historia zakazana. Historia zakazana. No jeżeli godny, historia zakazana. A, znany jest. Słuchajcie, podpisaliśmy listę, obraziliśmy, co obraziliśmy. Może ktoś jest niezadowolony, mogliśmy może więcej. Zapraszam was wszystkich do takich rozmów już po posiedzeniu. Natomiast generalnie umawiamy się na 24, to jest piątek, 25 lutego. Kto ma naprawdę możliwości i ma tą determinację, bo sprawdzimy waszą determinację, to przyjedźcie tutaj właśnie w piątek, a może w czwartek. No już się trzeba troszkę przygotować, trochę nawet troszeczkę może i finansowo, bo to jednak pobyt 2-3-dniowy to trochę kosztuje, ale jak będziemy wiedzieć, to damy radę. My obiecujemy, że tu będziemy i spotkamy się z szefem sztabu, ale wtedy stricte poświęcimy piątek na działalność, właśnie na startowanie Senatu, a sobotę poświęcimy na konferencję o ludobójstwie Polaków, bo właśnie to się wszystko kumuluje w kierunku ludobójstwa Polaków i te trzy konferencje, które odbyliśmy już, to będzie czwarta, no zrobią swój efekt, bo nawet, drodzy Państwo, jak widzimy, karta, prawda, jeszcze raz pokażemy tutaj, karta ostatnia.
No nie jest to jakby czasopismo naszej bajki, no dobrze, ale ludzie na odstrzał, organizacja Operacja Polska NKWD, coraz więcej się pokazuje informacje na temat, jakie były plany i jak wykonano pewne plany ludobójcze. I tu są relacje, słuchajcie, w środku, myśmy to przeczytali. Wstrząsające, naprawdę. Polecamy, bo to jeszcze jest w tej chwili do nabycia. Gdzie to się kupuje, w Empiku? Ja to kupiłem w Ruchu, na dworcu w Myszkowie to kupiłem. Czyli w Ruchu, karta 113, bo są numerowane. Proszę, ja zrobię. Ludzie na odstrzał, tak, a tam jest też o, no bardzo ciekawe się to robi. Dużo materiałów. Słuchajcie, no traktowano Polaków wtedy jako ludzi na odstrzał. No, w racji nazwiska, bo nie dało się zrobić kryterium było polowanie na Polaka. Bo no, to chodziło o te dwa okręgi. Polowanie obwody. Na Polaków. No to, dwa obwody. I tu Iwanow nagłośnił, potem inni próbowali i nagłośnili to też. Więc po prostu pan Zomer chyba też. Zomer napisał książkę, więc to już poszło i teraz, bo to było ludobójstwo, no, które jest no, nienagłaśniane, tak? Bo emanacja jest Katyniem, ale Katyn był konsekwencją tego, tak? I to jest skala kilku milionów. To przebija Wołyń, to przebija Katyń. To jest po prostu masowe ludobójstwo, tak? To świat się powinien dowiedzieć. Panie marszałku, wstajemy. Zamykamy to posiedzenie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tak owocne obrady na 10. nadzwyczajnej posiedzeniu Rady Senatu. Życzę wszystkim dobrego powrotu, szczęśliwego do domu, błogosławieństwa Bożego. I wesołych świąt. Opatrzności Bożej i wesołych świąt, oczywiście z Narodzenia Pańskiego. Dziękuję bardzo. I szczodre gody słowiańskie się też zbliżają. Drodzy Państwo, ja też uznaję te obrady za owocne. I każdemu z Was osobna, szczególnie Panią, chciałem podziękować. Zacznę od żony. Dziękuję, Bąko. Kopertę oddajemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A mi też Nański spotyka się w poniedziałek. Przyjadę się. Chcę powiedzieć, że po pierwszej wątpliwości... Przepraszam, że tak nie po kolei Pani Elżbieta, ale musiałem dobrać. Okej. Okay. Chcę tylko powiedzieć, porządkując, po pierwszej wojnie światowej, po traktacie ryskim, 1,5 miliona Polaków zostało na tak zwanych kresach. No, bo my mamy drugie kresy, a to były pierwsze kresy. 1,5 miliona. Piłsudski się o nich nie upomniał. To jeszcze te kolejny kwiatek do tego. Ale to zostawmy z kolei. Zapraszam wszystkich na konferencję o ludobójstwie. No, bo to jest kwestia właśnie tych ludzi pomordowanych, bo oni byli na kresach. Tak. Jak my nie skończymy, dla żony szlachetnej, dla żony Marii. Przepraszam. Uciekacie, pani też ucieka na ludzkie? Nie, ja mam drugi samochód. Mogę sobie wejść w samochód. Z Panem Bogiem, miłej podróży. Panie, proszę. Jeżeli chodzi o wyjazd, ponieważ Ela Grabarek była, nie, ona była. No myśmy się spotykali, widzisz, popatrz jak światy ona, słały. Chyba, że mamy niebie, którzy to są. Ja ci zaraz dam panowie nie omówili to. Także ta sprawa z księdzem arcybiskupem też, ja nie maczałem tam... Łodziem, tak? Ela, prawda? Ty powiedziałeś, że nie jedziemy, bo na razie to nie aktualne. Nie. Tylko ja prosiłam o doprecyzowanie. 25. Doprecyzowanie, ty nie przeczytałeś tego, co ja ci napisałam? Nie wiem. To 25. spotka się z Wojtem. Także ja nie... No i na tym kończymy to spotkanie, to panie marszałku. Nagrywamy cały czas, także Ale dziękuję bardzo za to. My się umówimy, tak? Bo jutro, tak? Jakoś tam. Nie, tylko Jeszcze uzgodnimy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pan wie, że chociaż na te 2 godziny, ale że jadę. A Stefan Grabski był dopisany jako szlachetny? Na razie nie. No tak, bo byśmy Nie słyszałem. Już rodzina Grabskich dostała. Za dużo. Tak. Już Jarek. Już jedni Grabscy tam są. Tak. Nie, bo mamy tutaj w Państwu taki kamień, że nasze rodziny są tak nieodciążone i poszkodowane. No, do zobaczenia, do usłyszenia. Że to ktoś działa nad tym. Działamy dalej. Nie chcę to ryzykować. Proszę bardzo. A my coś o, dzięki. No, jakoś tak dziwnie do własnej